jesteśmy po intro. Pozwolę sobie zmienić muzykę jeszcze. I zacznijmy dzisiejszą przygodę. Słychać mnie? Nadal nic się nie wykrzaczło? O, chyba kiwacie głową, mam nadzieję. Tak. Więc zaczynajmy. Ach, drużyna z przypadku, a może z przeznaczenia, Sola, Zax i Izak przyjęli zlecenie od łysego gnola imieniem Dit, by odnaleźć w podmieście Droła imieniem Marrakesh. Tak naprawdę nie chodzi o jego życie, zdrowie czy inne wyższe pobudki, a o artefakt, który miał przy sobie. Dit nie był w stanie określić, jak ów przedmiot wygląda, ale jest pewny, że był to ostatni element kolekcji należącej do jego pana Filona von Dimitru. Jedyną wskazówką, jaką wam dał, to, że przedmiot jest swoistym drogowskazem, bądź mapą, kompasem, w drodze ku sercu, cokolwiek. Poprowadzeni przez młodego chłopaka, zwanego Workiem, szybko trafiliście na zawieszoną stację, skąd ukradliście drezynę. Wywołane przez was hałasy wprowadziły w drgania zawieszone pod sufitem gigantyczne kryształowe stalaktyty, z łoskotem spadające w otchłań pod stacją. Na całe szczęście byliście na tyle szybcy, by w porę wjechać do tunelu prowadzącego w głąb pod miasta. Zdaje się, że tory w tym ciemnym korytarzu prowadzą stromo w dół. Już nie zdołacie się zatrzymać. Pozostaje tylko, by mocno się trzymać tej całej drezyny. I zaczniemy sobie od rzutu, bo zjazd w dół drezyną jest delwem. Więc poproszę o rzut na delf. I z tego co pamiętam, bardzo dobrze wam poszło. Ukraliście drezynę i uniknęliście kamieni, więc obrażenia zadane przez delf podniosą się o kostkę w górę. Czy ktoś ma pomysł albo ochotę na wykonanie tego delfa? Bo... O ile dobrze pamiętam, czy się najlepiej na tym znasz? Pytanie, jaka jest domena? Już wam nie mam pomysł na to, jak ulepszyć naszego delfa. Domeny to są Haven i Technology jeszcze. Jako, że dopiero wyjeżdżacie z Grip Station, wykorzystamy dotychczasowe domeny. Myślę, że ze względu na to, że poruszamy się tak zwaną machajką po torach, które no, są ułożone, jakby nie patrzeć, więc... kierują nas w jakąś stronę i na pewno, no kurczę, gdzieś dojedziemy. Sola zna się trochę, może nie na prowadzeniu drezyny, ani prowadzeniu pociągu, ale na kolei się zna. Więc chciałabym wykorzystać tą umiejętność. Myślę, że tutaj można wykorzystać tylko jedną, prawda? To jest zawsze tylko delf. Delf, tak. Mastery niestety nie mam. Domenę technology. Zatem są to 3 kostki. Jasne. Myślę, że jest jakiś sposób, musi być jakiś sposób, żeby troszeczkę spowolnić tą drezynę, żebyśmy nie lecieli po prostu na łeb, na szyję, więc jakimiś swoimi znanymi sposobami, jeśli nie ma zwykłego hamulca. Wydaje mi się, że może być zwykły hamulec, ale ten delf trochę określi nam, jak dobrze on zadziała w tym wypadku. Dokładnie, zobaczymy, czy ten hamulec jak bardzo się rozpędziliście i jak bardzo przeznaczona do tego była ta drezyna. Hamujemy stopami. Tak to widzę w Zaxa, który zaskakuje i jak wypchnął to teraz czyli będzie... Difficulty chyba jest... Nie, jest standard. Standardowe.
Domena Technology, ale coś mówiłeś o dodatkowej kości? Tak, ale to kość na obrażenia, czyli to ile zadasz w resistance będzie podniesione. Ale coś słyszałam, że Izak chciałby pomóc. Czy Izak się gotuje, zgadza się pomóc i będzie ewentualnie przyjmował stres za... Nie, bo ja nie mam ani delwa, ani tych innych takich rzeczy tutaj. W niczym ci nie pomogę. Mogę ulepszyć kompas. W sensie, widzisz, że tak od jakiegoś czasu tak chyłkiem zerkam takim spojrzeniem na ten twój zegarek, jaki masz taki. Tak. Ale trochę nie... Smotkam trochę i tak przybieram poruszkami. Trochę nie pozwolę wam zrobić tego podczas jazdy. Tak, to bo jedziemy jakby... po prostu. Jest... Ja wiem, że to jest fabularny motyw tego delwu aktualnego, ale nadaliśmy mu pewne tempo w narracji, więc nie spowalniajmy go zmieniając. Teoretycznie difficulty jest, to jest standardowa trudność, ale jednak faktycznie to... Tak. Nie. W sensie faktu, że widzisz Izaka, który tak chyłkiem spogląda, takim chciwym, łakomym... I teraz. Spojrzeniem na ten zegarek. Wow, zatem jest to critical success. Czyli to znaczy, że kostka rośnie jeszcze jeden? Stres o jeden. Tak, jeszcze kostka rośnie o jeden. Jaką masz kostkę na delwa? D6? Zdaje się, że tak, zaraz sprawdzę. Czy muzyka nie jest za głośna? Mogę ją przyciszyć troszeczkę. Tak, D6, bo mam ten kompas. W takim razie była podniesiona do D8, a razem z tym krytykiem podnosi się do D10, więc rzuć dziesiąteczką. Resistance tego... Po prostu D10. Rzuć po prostu. Nie jestem pewien, czy powinienem wam powiedzieć, jaki jest resistance tego delwu, czy nie. Nie wiem, chyba możesz sam sobie to ustalić. Że nie poziom kostki nic nie daje, bo i tak można wrzucić jeden na każdym kostce. Może prawda. Nie! Ile Ile rzuciłaś? 10. Ooo, jaki piękny maksik. Brawo ty. Ja chcę przyjąć stresy! Oj. Czekajcie chwileczkę. Jedną ci. Przyciszę delikatnie muzykę. Wróciłem. Okej. 12, 10, pięknie. Myślę, że widzicie, jak my zjeżdżamy w dół, tak naprawdę na łeb, na szyję, a tymczasem Sola wyciąga jakąś taką zmiętoloną książkę, która była już wiele razy oglądana, wylana na nią była kawa, trochę oleju, nie wiem co tam jeszcze, jakieś różne dziwne plamy. Kartki są troszeczkę zniszczone, popękane, część podartych, ale ona siedzi, wertuje. Widzicie jakieś rysunki właśnie, nie wiem, jakichś pociągów i w ogóle składów maszynowych. Również rysunki torów i widzicie, że ona właśnie teraz musimy ten balans bardziej przenieść na prawą stronę, a teraz ty, Zaks, teraz ty hamuj, no właśnie, a teraz będzie zwrotnica, tak, właśnie tak. I myślę, że korzystając z jakiegoś podręcznika. Ja myślę, że podczas tego brutalnego, szybkiego zjazdu, kiedy wbijacie się ten zarastający, przejmowany przez serce tunel, nie wytracacie w pierwszym momencie tempa. Zaczynacie zbliżać się do pewnego rozgałęzienia, do zakrętu, gdzie Sola walczysz z hamulcem, po czym mówisz, nie, jednak ty trzymaj, Izak, tu jest rozejście, widzisz, że kończą się gdzieś w jakiejś zapaści z jednej strony tory, więc uderzasz w zwrotnicę w ostatnim momencie, by zjechać w drugą stronę. I w pewnym momencie, na końcu tego ciemnego tunelu, dostrzegasz coś przed wami, więc pewnie pomagasz jeszcze Izakowi i ciągniesz razem z nim za ten hamulec, by zatrzymać się w pomieszczeniu. No i teraz... Pozwólcie. Mimo twoich starań, drezyna uderza o wagon przed tobą. Na samym znajdujecie się w niewielkim, zarośniętym mięsem pomieszczeniu. Wszystko na torach przed wami stoi wagonik. Ciężko jest powiedzieć, czy to sam wagonik, bo nie można się rozejrzeć dalej w głąb, przez to jak wiele dziwnych rzeczy tu rośnie. Wagon jest przechylony, a z oplatającej go mięsnej tkanki wyrastają łąki, dosłownie łany róż,
o niewielkich zębach zamiast kolcy, tworzące swego rodzaju ostrokłus cierni. Krzew rozrósł się tak drastycznie, że blokuje również dalszą przeprawę. Zatrzymujecie się w sporym pomieszczeniu, które może kiedyś było jakąś formą, miało być formą stacji albo tunelu takiego technicznego do naprawy torów, żeby można było tu dotrzeć gdzieś z boku. Nie ma dalej przejścia. Tory prowadzące dalej w głąb zarosły dziwacznym, różanym krzewem wydobywającym się z wagonu przed dalszym ciągiem tunelu. Co to za kwiatki? A ty, Zaks, nie mówiłeś, że ostatnio brakuje ci witamin? Podobno kwiaty zawierają bardzo dużo witamin. Musimy się dostać dalej. Zaks podejdzie do tej rośliny, obwącha ją i zobaczy jakby... Może mógłbyś to przegryźć? Jak się zbliża... Mówi Sola, patrząc tak naprawdę na swoją broń, ale... No nie, to wymagałoby siepania, a to można wtedy stępić o ten... ten pociąg. I można by to również pociąg uszkodzić, co byłoby bardzo przykre. A taki Zaks, kto wie, jego zęby. Do wnętrza wagonika nie da się wejść. Wydaje ci się, że można byłoby spróbować przejść przez niego, gdyby nie te dziwaczne krzewy. Kiedy Zaks zbliżasz się do samego wagonika, masz wrażenie, że roślina porusza się, a te zęby przypominające kły, które pokrywają łodygi tych kwiatów, zaczynają dzwonić, przesuwając się o krawędzie metalowego pociągu. To chyba żyje. No jasne, że żyje. Przecież jest w sercu. Ale... Możesz sprawić, żeby przestało? Żeby przestało być w sercu. No to ja mu w najbliższy krzaczek ciach. No to poproszę kill. I to jest domena Cursed i Technology. Tylko uważaj na blachę, uważaj. Ja patrzę od razu, jaki to jest skład, czy jest jakiś numer tego pociągu, ewentualnie zapisuję. Nie wiem, czy na każdym wagoniku były oznaczenia. Wydaje mi się, że... Bo to jest sam wagon, tam dalej nie ma lokomotywy. Teraz jak jesteś bliżej i możesz się przyjrzeć, to widzisz, że nie ma. Wydaje mi się, że oznaczenia były typowo na lokomotywie. Pewnie na lokomotywie bardziej. Więc na tym wagonie może nie być żadnego. Sukces po prostu? Tak jest, po prostu sukces. A ile masz na kill? Jaką kostkę? K6, ale będą dwie kosteczki. No to dawaj. W końcu tam nie jestem w stanie wybrać. Ja wybieram wyższą, więc nie rzucam drugą, no bo jakby przejść. Okej, okay. Wycinasz fragment krzewu. Widzisz, że mógłbyś iść dalej, próbować się wcisnąć do wnętrza wagonika, ale ten kwiat cały czas rozrasta się, próbując cię objąć. To trochę tak, że musiałbyś w pełni podjąć decyzję o tym, że chce się przecinać do środka, a ta roślina będzie rosnąć i zamykać się za tobą, kiedy będziesz tam wchodził. To ja podnoszę kawałek tej rośliny, którym obciąłem gdzieś tam. Przyglądam się jej i po chwili rzeczywiście wpycham sobie do szczęki. To chyba trzeba by zdecydować, że idziemy. Bo inaczej to będzie dorastać. Ale jak się nie uda, to utkniemy. To znaczy, gdzie utkniemy? W środku? No. I tak nie możemy się cofnąć przecież. Nie możemy. Nikt z nas nie może. Zaks, pochłaniasz roślinę. W pierwszym momencie masz poczucie, że wszystko jest w porządku. Chciałbym cię jednak poprosić o rzucenie na endur.
I to jest domena Kers. Wydaje mi się, że posiadasz. Pamiętam. Sukces ad cost. Wiesz co? Przez moment masz wrażenie, że to coś znajomego. I to nie chodzi o tą roślinę. Te kły, czymkolwiek były, może któryś został ci w gębie, może chrupnął pomiędzy zębami. Masz taki moment, w którym wydaje ci się, że już to robiłeś. Że już zżerałeś coś podobnego. W bardzo podobnym miejscu. Czerwona ściana, krzyk, ślady szponów, może nawet na wagonie, a może po prostu na ścianie. I to będzie D4 w echo. To jest R1, prawda? Cały czas? Tak. Okay. Wydaje mi się, że już chyba się zadrapałem, że tu już byłem. Jakbym kiedyś próbował tej rośliny. Pokazuję na ten wagon, na którym są te ślady, jakby gdzieś tam szponów. Jak daleko do tej pory zszedłeś, Zax? Widzisz, że Zax patrzy, drapie się po głowie. Zauważasz, że jego futro w tej chwili troszeczkę tak jakby się mieniło w jakiś dziwny sposób i zauważasz ruch. Gdzieś tam przebiegło coś pod tym futrem z jednego ramienia na drugi. Nie wiem. Nie pamiętam. Mówi się, że do serca prowadzą co najmniej 4 poziomy, chociaż kto wie, może być ich więcej. Słyszałem, że najlepszą drogą do serca jest przez żołądek. Jak widzimy, Zax się na tym bardzo dobrze zna. To idziemy? Nie możemy tracić czasu przecież. Czas mnie nas goni. Mnie trochę martwi, że jeśli tam wleziemy, to może będzie trudno wyjść. Ja bym się chciała rozejrzeć, czy ta roślina wyrasta z konkretnego jednego miejsca, tak jak krzew róży. Czy ona po prostu położy się i wyłazi ze ścian, z sufitu, z podłogi? To jest tak właśnie jak... To zachowuje się jak krzew. Wyrasta z środka wagonu, gdzieś z wnętrza, wagonu, oplatając okolice. W tym wejście, bo jakby wyjście stąd nie jest dokładnie w wagonie, choć przez wagon najłatwiej byłoby przejść. A to nie musimy iść wagonem. Chodźmy naokoło, nie traćmy czasu. Czy da radę iść właśnie nie wagonem? Ale też trzeba przejść przez roślinę. Powiem wam tyle, że... Jakby uciąć to może w wagonie, to by przestało rosnąć. To jest po pierwsze, a po drugie... W sercu jest bardzo dużo zapomnianych składów, które zostały opuszczone bardzo szybko. I mój podręcznik mówi, zresztą tak mówią również legendy, że w niektórych składach, które były opuszczone bardzo szybko, są jeszcze rzeczy pozostawione przez pracowników, a także przez samych Vermisjan. Więc możemy natknąć się na coś, co będzie nam przydatne dalej w naszej podróży. A może też coś ciekawego, na przykład jakieś blachy pociągu albo jakieś numery, które są po prostu... Są bardzo wartościowe same w sobie. Może tędy również szedł Marrakesz? A, to rzuć falauta, proszę. Są rzeczy? Są rzeczy. Teraz tak, mistrzu gry. No. Ja jestem dobry w niczym, ale... Typowy junk mate. Jak ten krzak rośnie, nie wiem, pulsuje. Tu. Czy jest taki moment, albo czy uda mi się wypatrzeć moment, kiedy faktycznie między tymi kwiatami zrobi się przejście, że można po prostu wskoczyć do środka? Tutaj chciałbym skorzystać z mojego discern, czyli tej spostrzegawczości. Czym niby jestem dobry. Okej. Chcę wyszukać taki moment, gdzie mogę dać sygnał teraz, albo sam tam wbiegnę, nieważne.
Tylko zakładając, że... No dobra, dobra. Ja jestem z tym w porządku. Rzuć sobie na discern, ale uważam, że to będzie trudne. To znaczy odejmuję ci jedną kostkę jakby przy próbie tego. To jest gęsty krzaczun. Możesz spróbować to zrobić, ale... Wiesz, że to jest trudne. Wciąż nie musisz rzucać, ale zakładam, że jeśli chcesz... Panie. Panie, widzicie, że tak zaczynam przypatrywać się tym kwiatom, zaczynam się bujać w ich rytmie. Zwłaszcza po tym, jak Sola powiedziała, że w środku mogą być jakieś cenne rzeczy. No już w ogóle. Pytanie, czy ktoś chce mi pomóc? No jeżeli zapytasz w jakiś sposób, to na pewno Zak wskaże ci to i owo. Z racji, że zjadł kawałek tej rośliny, więc może tak. Ją bardziej rozumie. Takie, mówię, może uda się nam wskoczyć? Patrzcie, jak te kwiaty falują. No to nie wiem, no rozrasta się, zobacz stamtąd i ciągnie się tam po ściance. O, i tutaj troszeczkę na bok. No i tak się mniej więcej staram się opisać, jak ona tam rzeczywiście, tak jak widziałem, jak na chwilę ją obciąłem, to co tam było za nią w sumie, może w tą stronę. Domena ci mogę dać. Jasne, wezmę. Rozumiem, to jest ryski. To jest ryski. I co ryski? Czy ja mogę sobie coś dodać? Mam jakąś umiejętność, która mi pomoże? To jest ryski, bo to jest ryski, bo zakładam, że wykorzystasz sytuację, gdy tylko ją zobaczysz. To znaczy... Poczekaj, czy mój fallout mi przeszkadza, czy nie? Nie, to, nie, to dominant hand chyba było tam tylko, a tu robimy discerna. Yes! Co mamy? Musicie... Próbaj, przyjmujecie. Musicie mi mówić, jakie są wyniki. Jest fail. Failer. Jest failer. Rzuciłem manifestację, same dwójki. Słuchajcie. Właśnie jakieś, mamy jakiś krytyczny sukces za same dwójki. Zaczynasz się zastanawiać. Spoglądasz w ten gęsty krzew oplatający wagon. Zax, razem z nim zaczynasz nasłuchiwać i wyłapujecie, że jest w tym rytm. Stuknięcie, jedno za drugim. Fala porusza się tuk-tuk, 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 puk-puk. Niczym bicie serca, takie mocno spowolnione. I zaskakujące w tym całym biciu serca, Zax, słyszysz oddech wydobywający się z wnętrza. I może nawet szarpnąłeś w impulsie Izaka, by wskoczyć w drzwi w momencie, kiedy nie słychać dźwięku, kiedy dochodzi do zastoju. I wskoczyliście prosto w moment, kiedy te zębiska, te ciernie szarpnęły po przejściu, przejeżdżając po was. To będzie D4 dla was obu w blood. Czy ja mogłabym kogoś... Zaraz, nie mogłam w tą grę grać. Mogłabym kogoś zasłonić. Możesz spróbować. Czyli to obniży o jeden jakby otrzymane obrażenia, prawdaż? Tak. Nie, to jest get behind me, dostaje jeden raz protection. Sytuację, plus jeden blood protection, dokładnie. Tak, tylko pytanie, komu pomagasz? Nie wiem, kto był bliżej, kto pierwszy wskakiwał. Kto pierwszy wskakiwał, ja jestem na końcu. To niby Zax mnie ciągnął. Zax cię ciągnął. No to pewno tobie. Mi pasuje. Dobra, to ja rzucam na Fallout. Jaha, rzućcie sobie na... Tak żyje. No Fallout. Wspaniale. Powiedzcie mi, po ile dostaliście stresu? 4. Znaczy, ty dostałeś 3 też tam, Izak, bo ona ci dała protekta 1. Nie, tobie dała.
pedała. To mi dała? No to dwa dostałem. Więc dzieje się sytuacja. Jest szarpnięcie, impuls do wbiegnięcia do środka. Sola, próbujesz zasłonić ten, jakby odgrodzić ten krzew przez moment od Zaksa. Stajesz w tych drzwiach, próbując swoim pancerzem przysłonić, chociaż, ale to go oplata w pewien sposób. I takim szarpnięciem, szczupakiem odbijacie się od ściany ciernie. Jakby to był sukces z kosztem, to byście się wbili pewnie do środka, ale w tej sytuacji nie udaje się wam. I Zaks, coś czego już nie możesz przestać słyszeć. To jest oddech z środka pomieszczenia. W wagonie jakby ktoś był cały czas. Więc jakby z wagonu, tak? Myślę, że Zaks, słysząc to, rzuci się do przodu. Zacznie dosłownie rąbać tasakiem. I tak, on będzie się przebijał. On będzie się przebijał. Będzie rąbał tasakiem i przy okazji będzie też jakby odpadające łapał w paszczę. Czyli tak będzie zjadał i rąbał po prostu, próbując się przebić do środka. Pozostali za nim. Pozostali idziecie za nim, okej. No. Ja myślę, że wiem, że Zaks jest... Wydaje mi się, że chciałabym go powstrzymać na początku. W zależności od tego, jak on jest zapalczywy w tym, co robi, bo jeśli ja widziałam go w akcji, jeśli widzę, że po prostu zapamiętale rąbię, no to nie będę podchodzić, bo na pewno nie. No nie, on w szał raczej nie wpada, więc jeżeli krzykniesz, jeżeli go zatrzymasz, to się zatrzyma, nie? Ale no musisz coś zrobić. Tak, więc myślę, że po prostu, nie wiem, stawiam ci swoją rękę, tą opancerzoną, stawiam przed tobą, między tobą, a te ciernie. Patrzę na ciebie, patrzę na Izaaka. Oddech tam słyszę, tam coś jest. No jest, ale jeśli się wykrwawimy, to nigdy tam nie dojdziemy. A Izaak, mówiłeś, że te kwiaty falują, że one jakby śpiewają jakąś melodię? Co? Nie, nic takiego nie mówiłem. Mówiłem tylko, że się układają w dziwne wzory. Nie no, chodźmy, nie ma innej drogi. Zaks, do przodu. Jest, musimy. Musimy się do nich dostroić, ale nie tak, jak ty myślisz. Co wy na to, żebym... Chciałabym je zrozumieć. Wiem, że to jest Zaks, od razu zjadłeś. Może za mało było czasu. Chciałabym wziąć jakiegoś takiego jednego większego ciernia i po prostu napoić go swoją krwią. Mój pomysł jest taki, aby troszeczkę pojąc je, móc bardziej dokładnie to samo, co chciał zrobić Izaak, czyli zrozumieć ten rytm, w jaki działają i dokładnie wejść w tym momencie, kiedy one się uspokoją. Może to jest na przykład głodne i jeśli je trochę napoję, to się uspokoją i przysną i będzie można wejść. Właśnie mnie zjadło trochę. Co jest... Może nie wystarczy. Okej, to jest ciekawe. Nie. Opisz mi dokładnie, co robisz i zaraz dojdziemy do tego, jaki rzut bym chciał od ciebie. Myślę, że ja bym chciała wykorzystać mend. I to są takie wspomnienia ze świata powyżej, jeszcze z iglicy, kiedy Sola miała swoich służących, kiedy miała swój piękny ogród i kiedy w tym ogrodzie ona nie pracowała, ale chodziła i doglądała swoje chryzantemy, swoje róże i cokolwiek tam innego jeszcze nie rosło. Często do nich mówiła, ale chodziła i tak od czasu do czasu taką odżywką je polewała. I tutaj chodzi o to, żeby polać je odżywką, ale w postaci właśnie własnej krwi. Więc chciałabym się naciąć, czyli zadać sobie jakieś obrażenia. Mhm. Więc nie wiem, jak to można by było rozpatrywać. Ale mendem, czyli zajmowaniem się tymi różami, wykonać tą akcję.
Kurczę, jeśli chciałabyś wykorzystać zasób, w sensie krew jako zasób w pewien sposób, to traktowałbym to bardziej jako formę, tak jak jest przekupstwo czy przekonywanie. Okay, rozumiem. Mhm. I jakbyś chciała paktować wręcz z tym czymś, z tym kwiatem, przekonać go do czegoś, spróbować go zrozumieć. Rozumiem, wiem o co chodzi. Czyli... Ale nie mam tego, ale w sumie chętnie. Czemu nie? Nie mam kąpel, ale mogę nadal rzucić, prawda? Możesz nadal rzucić kąpel. I myślę... Zastanawiam się, czy mogę jakoś ułatwić rzut za surowiec. Mogłabym sobie wziąć... Możesz wziąć większy... bo czy to liczyć gdybyśmy jako... Gdybyśmy wtedy wzięli, na przykład podnieśli na riski i wtedy stres by wszedł w blad. Jeśli mi się uda, no to po prostu się udało, ale po prostu podnosząc poziom. Nie wiem, czy to ma sens. No bo nie wiem, jak inaczej mogę odjąć postaci... Tak, tak, to rozumiem. No dobrze, zróbmy to, po prostu koszt krwi będzie większy, jeśli to nie wyjdzie. Okay. Tak założymy. Czy difficulty mam sobie ustawić na bardziej ryzykowne? Nie, ja bym nie, wykorzystał podstawowe. Mam... Biorę to kąpel. Nadal jesteśmy w technologii? Technologii, tak jest. I jest to sukces. Po prostu sukces? Po prostu sukces. Sola, siadasz, kaleczysz się i zaczynasz karmić jeden z tych kwiatów i widzisz, że w takim zwolnionym, nieagresywnym tempie jedna z tych róż rozkwita. Taki wręcz abstrakcyjny sposób, niczym zamarzający kwiat. Widziałaś kiedyś lodowe pałace elfirów. Teraz ten krwisto-czerwony kwiat po spotkaniu z twoją krwią zaczyna się robić błękitny, przezroczysty, lodowaty, niczym taka rzeźba z lodowego pałacu. Gdzieś stojącego w iglicy. Zęby z niego przez moment odpadają. Ta jedna łodyga zbliżająca się do ciebie wręcz łaknie twojej krwi. Zaczyna, jeśli pozwalasz, to zbliża się do twojej ręki. Myślę, że chcę je ułaskawić, nawet na za ryzyko utraty utraty pewnej trochę sił witalnych. Chcę je ułaskawić, bo bardzo nam zależy, żeby przejść. I jeśli widzę, że faktycznie się uspokajają, tak jak zwierzyna, tak jak wąż, który jak się naje, to potem idzie po prostu idzie spać. Więc jeśli się uda na przykład karmić je tak po drodze, i dzięki temu wejść? Czy wystarczy tylko jedną łodygę i ona wtedy... To jeśli nie reagujesz w żaden nagły sposób na to, że ta roślina właśnie trochę jak niczym zwierzę zbliżające się do wodopoju albo tak dotyka twojej dłoni, kładzie się jakby spoczywając w twoim ręku, masz taki przebłysk, w którym widzisz postać nad sobą. Kucasz gdzieś w błocie, sadząc kolejne kwiaty. Nad tobą stoi piękna elfirka. Wydaje ci się, że jest piękna. Czujesz zapach kwiatowy, potężny zapach, ale bardziej od niej niż od samego ogrodu, w którym się znajdujesz. Mimo, że nie widzisz jej twarzy, mimo że wydaje ci się, że w tej sytuacji ona nie jest zadowolona, to masz takie poczucie, że twoje serce rośnie. Jakby galopowało, sama jej obecność sprawia ci niesamowitą radość. I wracasz. I widzisz, jak te kwiaty
niczym unurzane we śnie, gubią wszystkie zęby, opadając na ziemię. One nie więdną, one po prostu trochę jakby zasypiały, jakby odsłaniały przed tobą wejście. No Zaks tak powoli, delikatnie, bo chociaż na kwiatach może to bardzo się nie zna, ale zna się na polowaniu, więc powoli, powoli, nie spiesząc się, idzie do przodu. I tak poproszę cię, Katano, o D4 na blut, jako że to był pewien surowiec, który wykorzystałaś. Jasne. Ale skórki dzisiaj lecą. W takim razie... chciałabym przyjąć to w echo. Śmiałko. I uważam, że jest to bardzo dobre wytłumaczenie, ponieważ ta krew, która ze mnie wypływa, oczywiście jest to moja własna krew, ale myślę, że te pnącza zbliżają się do mojej dłoni na tyle, że widzę, jak część z tych pnączy wrasta w moje rany. I to one zasklepiają te rany. No ale oczywiście nie pozostaje to bez zmian dla mojej psychiki, dla mojego ciała. Zawsze już ten element mojej skóry, mojej ręki będzie serca? A, jeszcze tylko dodam, że elfirka, którą widziałaś w swojej wizji, trzymała w dłoni niebieski storczyk. Dobra, w takim razie tak, przyjmuję w echo 4. Natomiast mam obrony 1, więc przyjmuję 3. I teraz roluję na stres, rozumiem? Mhm. Zaraz. Czy tu już wpisuję też resistance? Nie, chyba nie, bo już... Nie, jak już... Nie, na fallout. Na fallout rzucasz. Na fallout, tylko na fallout. Nie, jest wyższy, więc na fallout. Gicik. Albo nie gicik, zależy kto co chciałby osiągnąć. Co robicie w tej sytuacji? No, Zaks, tak jak powiedziałem, rusza do przodu. Rusza do przodu. Delikatnie, z wyczuciem. Czujecie się trochę jakby roślina was witała. Trochę jak goście wchodzący do czyjegoś ogrodu. Wewnątrz zarośniętego wagonu leży wciąż żyjące humanoidalne stworzenie. W jego oczach znajdują się dwa przepiękne storczyki, łapczywie spijające krew spływającą po jego policzkach. Ciało wydaje się, że wrosło w ścianę wagonu niczym roztopiony ser. Tylko pysk gnola, przypominający trochę takiego buldożka, został w całości i to właśnie z niego, z jego rozdziawionej paszczy, wyrasta całość krzewu. W totalnej ciszy jedynym, co teraz słyszycie, jest cichy, spokojny oddech płaczącego krwią mężczyzny. Tego gnola, tak? Tak. Izak, znasz go? Czy on jest jednym... z was? Izak czy Zaks? Izak. No, czy on też pracuje? Czy on pracuje dla waszego zleceniodawcy? Nie, raczej nie. A nawet jeśli, to już nie. Nie, już raczej nie jest z nami. Już nie, dla nas nie pracuje. To patrzę tak, w takim razie pytająco na Zaksa, czy on go zna. Ale nie chciałam być tak rasistowsko uprzedzona, że wszystkie gnole się znają, więc... Ja no, przyglądam się mężczyźnie. Ale raczej go nie kojarzę. Nie wiem, kto to. Gnol jak gnol. Chyba połączył się z sercem. Czy coś inne, jakieś gówno. Zostawiamy go, tak? Ja
się na leczeniu bardzo nie znam, raczej na naprawianiu pociągów, ale nie wiem, czy dałoby radę go z tego wyciągnąć. O leczenie mi chodziło. Dokładnie tak, Sola. Jakby się jemu bliżej przyjrzeć, tak podchodzę trochę bliżej. Cała ta roślina wyrasta mu z piersi. Z otwartej paszczy. Nawet jeszcze lepiej. Czy to jest taka gruba łodyga? Czy to można byłoby w tym momencie jakimś takim prawdym cięciem odciąć, na przykład zdobyć sadzonkę? Wyjąć mu to z gardła. To jest trochę bardziej jak pnącze, jak krzew, jak wiele takich drobnych gałązek wyrastających z jego paszczy. Ale gdybyś to odciął w odpowiednim momencie, może mógłbyś to wyrwać z jego gardła. Może porozmawiaj z nim najpierw. Tak. Może on już jest z tym połączony na zawsze. Może jak to odetniesz, to tak jakbyś mu uciął nogę. Dobrze się pan czuje? Delikatnie machał mu przed twarzą. Podchodzę do tego. Tak, Izak mu macha przed twarzą, a ja się pytam, czy on się dobrze czuje. Widząc, że krwawi i płacze krwią, tak. No, on nie jest w stanie odpowiedzieć. Widzicie, że nawet przy próbie przełknięcia, czy może próbował wydać jakiś dźwięk, ale to siedzi mu w gardle. Czy on ma wolne ręce? Ciężko powiedzieć. W ogóle może źle to zobrazowałem. Bardzo trudnym do zrozumienia jest, gdzie kończy się on, a zaczyna obrośnięta część wagonu. W tym momencie dziwne jest, że on oddycha. Dziwne jest, że słyszycie oddech czy bicie serca, bo bardziej przypomina takiego zrośniętego na ścianie pleśniowego grzyba niż jakąkolwiek żyjącą istotę. Taki... Widać jego głowę, widać dawny zarys postaci. Ale co jest wagonem, co jest tą obrośniętą częścią serca, a co jest nim, jest ciężkie do zidentyfikowania w tym momencie. Jeśli chcesz, żebyśmy cię zabili, to jęknij raz. A jak nie, to dwa razy. Zaks, myślisz, że to zadziała? Nie wiesz, czy on cię w ogóle słyszy. Nie. Czy on mnie w ogóle słyszy, Zaks? Weź on jest jednym z twoich. Nie mam pojęcia. Ale serce ma pracujące. Zobacz, może ma coś przy sobie. Może tu jakieś rzeczy jego leżą. Może się dowiemy, kim jest i... Zak zaczyna się rozglądać. Tak jak spoglądacie, poszukując jakichś przedmiotów, gdzieś pod nim, bo on jest jakby na ścianie tego miejsca, gdzieś pod nim w takim kłębku tych różowych kolcy, wystaje pasek, który wygląda jak od plecaka czy czegoś podobnego. A ja bym chciała podnieść te dwa storczyki. Czy można je podnieść? Czy one się też są jakoś do niego wrośnięte? One wyrastają z jego oczodołów bezpośrednio. A, świetnie. To jest sam pasek. Dalszej części plecaka nie ma. Czy nie widać? Nie widzisz go po prostu. To znaczy on tak jak mężczyzna wrósł w to mięso, tak ten jest spora szansa, że ten reszta dobytku jego jest gdzieś pod tym. Musiałbyś szarpnąć za ten pasek, no. Ja bym zrobił, spróbował tu posprzątać. To wręcza mu, ma zacznie od tego, wręcza mu ten pasek. Czy nie, ten pasek jest chyba wręcz wrośnięty, tak? Wrośnięty jest, no. Musiałbyś szarpnąć, żeby go spróbować wyciągnąć. Słyszałam, że w krainie serca są takie krainy snów, w których również może być, w które też można odpłynąć i może on tam właśnie jest.
Za długo tu jesteśmy. Ja się trochę źle czuję, go tak tu zostawiając, ale w sumie to twój krajan, więc nie wiem. Myślę, ja bym skrócił mu męki. Powinniśmy go zabić właśnie? Czy powinniśmy raczej odciąć tą roślinę? Czy w ogóle na właśnie takie stwierdzenie ta roślina w jakikolwiek sposób zareagowała, czy nie? Nie reaguje na was roślina już w tym momencie. Ona dalej się delikatnie porusza, tylko jakby te wszystkie zęby, ta złowrogość tego kwiatu trochę upadła jakby w tym momencie. Szczególnie, że potem możliwe, że będziemy musieli tędy wracać. No to może Izak miał rację, może warto wyrwać to z korzeniami. Mój pan nie ma takiej rośliny w swojej kolekcji. Na pewno mu się spodoba. Na pewno mu się spodoba. Izak, a dlaczego właściwie ty pracujesz dla kogoś i nazywasz go panem? Nie jest on po prostu twoim pracodawcą? Nie ma tutaj panów i podwładnych. To zostało na górze. Nie możesz tak mówić, on nas słyszy. Nasz cały czas słyszy i obserwuje, zawsze. Dobrze. Nosisz ze sobą jakiś nadajnik? Czy mam ciąć? Bo tak trochę gadacie w miejscu, gdzie chyba nie powinniśmy. Jak się przebudzi, to będziemy trochę tak w życi. Widzicie, że znowu coś przebiegło z ramienia na rampie. Ja bym chciała wziąć te storczyki, jeśli nie macie nic przeciwko. Śniło mi się. Tak. 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 Szepczę do ucha Soli. Tak. Aha, dobrze. No to tnij. No to jak tylko to powiedziała, jakby to Zax momentalnie skoczył do przodu. Złapał tak łapą całą tą i jednym będzie chciał szybkim cięciem obciąć tutaj tak jakby to pnącza. Znaczy, pewnie to nie będzie jedno cięcie, ale jakby rzeczywiście będzie próbował wyciąć je przy samej paszczy. Na tę chwilę tu nie ma ryzyka. W sensie nie ma próby bronienia się. Rozumiem, że... A co tniesz dokładnie? Najpierw chcę wyciąć pnącze, czyli tak jakby, żeby jeżeli będzie chciało się bronić, no to jak nie będzie miał pnączy, będzie musiał je na nowo stworzyć. A potem wytnę serce. Okej. Okay. Obcinasz pnącza. To nie jest trudne. To jest trochę twardsze niż normalnie jest roślina, ale no, z twoją siłą, z twoim ostrzem nie sprawia to większego problemu. Po prostu tniesz kilkakrotnie, jakbyś się przez dżunglę przecinał i obcinasz pewnie blisko dosyć jego głowy. Trochę w takim przyspieszonym tempie widzicie, jak roślinność wokół was zastyga, obumiera i jakby petryfikuje się, zostając takimi... Trochę jakby ktoś ognisko wypalił i zostały tylko takie gałęzie, które spopielały, ale wciąż zachowały swój kształt. A co ze storczykami? One nadal rosną w jego oczach. Ja biorę jeden. Chcesz drugi, Izaku? Jak ta cała roślina obumarła, czy widać jeszcze taki koniec wystający z gardła? Czy to jeszcze. Czy wewnątrz niego to jeszcze żyje? Czy tak, można wydobyć korzenie? Wewnątrz niego to jeszcze żyje. No to. Wyciągam takie. Rozpinam płaszcz i wyciągam takie cieniutkie, błyszczące skalpele. Okej. Możesz rzucić na mend. Mend i domena curse albo technology. Pytanie. Czy to może się wpisywać w moją umiejętność, że mogę... Nie, no go w sumie nie naprawiam, nie robię tego fix, prawda? Nie fiksujesz go. Nie fiksuję go. Jeśli dobra, chcesz, rzucam. To mogę ci pomóc z technologią. Tanie, czy ty chcesz? Ja widzisz, chcę. Zaczynam przekładać na nim operację. A Sax w tym czasie tasakiem wycina serce. Nie, pierw ja muszę wyciąć resztę. To jest... Zostańmy w kolejności. Jeśli on się za to wziął, to trochę nie masz jak dobra. Podejść... Technology? Tak,
Spokojnie, dam ci technologię, jeśli chcesz. Myślę, że przez to, że jego ciało jest ogólnie tutaj przerośnięte i takie trochę rozsmarowane w pociągu. A na budowie pociągu się znam, więc... pomagam ci w... technicznie. Jest sukces z kosztem. Z kosztem. Okej. Okay. Kosztem. Sola, przytrzymujesz może w pewnym momencie tak dla pewności paszczę tego stworzenia, żeby Izak bez problemu mógł wyciąć to, co chciał wyciąć, wyciągnąć z niego. I może ten... taką sadzonkę korzeniową, taką obrośniętą mięsem. Kawałkiem płuca między tymi korzeniami. I chowam gdzieś do kieszeni pod płaszczem. To będzie... Wydaje mi się, że to będzie D6 okult jako forma surowca, to co posiadłeś. D6 okult, dobrze. Pytanie tylko, na co stres rzucamy? I ile tego stresu? Ty rzucasz na stres? Stres rzuca cię na echo? Oboje? Oboje osobno? Okay. No wydaje mi się, że osobno. Ja nie pamiętam, jak ostatnio rzucaliśmy, ale... Znaczy, no teraz jak ja pomagałem Izakowi, to osobno rzucaliśmy. Wydaje mi się, że D4? Osobno. D4 na echo. I tak wszyscy rzucaliśmy 3-4. No bo taka, to zależne jest od landmarku, nie? Jesteśmy jakby w landmarku, który ma skalę określoną jak D4. Nie, chodziło mi o to, że były 3K4 i wszystkie były 4 wynik po prostu. Dopiero teraz na trójkę zeszli. Rzućcie sobie na echo i powiedzcie mi, czy macie fallouty. Nie, nie ma falloutu. Wrzuciłem chyba 9. A katana ma. Katana ma fallout w echo? Tak. Tak. O to mi chodziło, zbieram, nie? Bo 3 stresu przyjęłam. Znaczy właściwie 2, no bo... jeden protection był. I rzuciłam 4 na D12, a już stresów miałam 2, 4, 5. Dajcie mi chwilkę, otworzę sobie fallouty. Zobaczymy, jaki tu fallout może być ciekawy. Niech jej rośnie coś w brzuchu. Komputer coś umiera. Echo. Jest, jestem w major. Czekaj, to są major? Major. Minor. Nie, to jest minor. Minor, właśnie, tego szukam. Ja bez... Podoba mi się obrażenie od... Ale wiadomo, że ty to wymyślisz, ale podoba mi się to, że mieliśmy do czynienia z tą rośliną, która jest trochę niszcząca i wiadomo, jakaś taka trująca. I przez to, że ona dostała się, jej soki dostały się do mojego organizmu, no bo jeszcze tutaj go trzymałam, a wcześniej zarosła mi tam tym rana, to że to powoduje taką reakcję alergiczną, że pojawiają mi się wszędzie bąble. I te bąble mogą pęknąć, tak, mogą pęknąć i w trakcie obrażeń w blood przyjmuję wtedy jeszcze więcej obrażeń. Jest to niewygodne, jest to nieprzyjemne, jest to może świerzbiące. I to jest ongoing, więc on z tobą zostanie, póki go nie uleczysz. Tak. No chyba falał ogólnie, tak. Więc tak, ja myślę, że Izak z Solą, jak zaczynacie grzebać w tym mężczyźnie, wyciągasz tego krzaka, masz takie, Izak, nieprzyjemne uczucie. Czujesz tego mężczyznę przez moment. Czujesz jego sytuację, czujesz ten letarg wewnątrz siebie. Napawa cię to takim niepokojem, ale pewną ekscytacją. Wręcz jakbyś był na haju. Sola natomiast masz takie... wraca do ciebie ponownie ta wizja tego krzewu. Wizja klęczącego mężczyzny.
ale już w innej sytuacji. Znowu patrzysz na świat jego oczami. Widzisz kościół, kaplicę, bardzo dziwne miejsce pozlepiane z różnych elementów. A obok ciebie idzie mężczyzna, którego dobrze znasz. To Marrakesz. Widzisz, że podaje ci coś i czujesz, jakby coś cię oparzyło. Na dłoni zaczynają pojawiać się bąble, twoja skóra pokrywa się dziwną zmianą. Tak. Serce właśnie na ciebie wpłynęło. Co robicie dalej? No, tak jak mówiłem, Zax jakby będzie chciał dobić mężczyznę, wyciąć mu serce. W takim razie dobijasz... I wziąć je dla siebie. Dobijasz mężczyznę i wyrywasz mu serce. Tu już w ogóle bez tej rośliny nie ma żadnego zagrożenia. On już czułeś, że w momencie, kiedy Izak wyciął tą roślinę, to może wszyscy usłyszeliście, jak zaczyna się krztusić. Oddech słabnie, gdzieś bulgocze w gardle, w cierpieniu. I skracasz jego cierpienie, wyciągając serce z jego klatki. Oni tam zajmują się przeżywaniem. To serce, czy mogę traktować jako zasób? Jeżeli tak, to z jaką kostką? Ja myślę, że w twoim przypadku to jest po prostu jako supply. Znaczy, chodzi o to, że ja jestem w stanie zjeść supply, resource i rzucam kostką i mogę sobie uleczyć hapsy, jeżeli to jest domeny, którą już posiadam. Tak bym to potraktował, że to jest supply D4. Jako, że jesteśmy okay. W domenie, która ma te pospolite rzeczy, zakładam, że serce jest dosyć pospolitym zasobem. Mają raczej zazwyczaj. Nie jest cursed, jest po prostu normalnym sercem. Jasne, no to jakby nie ma problemu. Można no to zrobić. Zauważacie, że Zax rzeczywiście wyrywa serce temu mężczyznę, kłóca na nim. Domyślacie się, co robi, natomiast gdy się do was odwraca, oblizuje się, serca w rękach już. A ja sobie rzucę. Ach, jedyneczka, szaleństwo, no ale zawsze coś. I mogę albo z blood, albo z echo. Więc ciągniemy sobie jeden z echo. Jasne. Co Zax, dalej? Czy ty... czy ty zyskujesz duszę tych, których zjadłeś? Duszę? Skrusiłem jego cierpienia, żeby się nie zmarnował. Daleka droga przed nami, musimy być najedzeni. Ale czy mógłbyś coś więcej o nim powiedzieć? Czy słyszałeś jego ostatnie myśli? Widzisz, że patrzy na ciebie, jakby nie rozumiał za bardzo, co do niego mówisz. Widocznie to obchodzi. Poeci się mylili. A tak kończą ci nieszczęśnicy, którzy za długo siedzą głęboko w sercu bez... Serca to dobry przysmak. I widzisz, że on sięga do torby i wyciąga trochę inne, ładniej przygotowane. I widzisz, że to rzeczywiście serce. Serce czegoś? Ciężko stwierdzić. I zanim je schowa, zauważyłaś, że raz to serce zrobiło takie pum. Jakby wzdrygnęło się jeszcze i schował jeszcze do torby. Trzeba mieć zapas. Myślę, że Sola nie zadaje pytań. Ale chyba masz pasożyty, Zax. Powinien jest przeczytać futro. I zwraca uwagę na to, że coś mu tam łaziło. I wychodzę z wagonów. Znaczy nie wychodzę z wagonu. Chcę przejrzeć rzeczywiście, że czy miał ten mężczyzna, tylko już przy nim jestem jakieś rzeczy. Ja chciałam wziąć te storczyki, jeśli mogę je wyciąć z oczu. Potem zamknąć mężczyźnie te oczy, jeśli w ogóle to jest możliwe. Byłoby to dosyć... Nie jest to możliwe, żeby zamknąć te oczy, ale możesz je wyjąć, nawet z cebulką, bo storczyk rośnie na takiej
cebulce. Myślę, że wyciągam właśnie je tak. Z takim mlaśnięciem to lekko wychodzi. Myślę, że zawijam w coś i wkładam do jednej z wielu swoich kieszonek, które mam w spodniach. Prześliczny kwiat. Masz takie poczucie, nie wiem, czy Sola kiedykolwiek lubiła te kwiaty, czy miała jakieś poczucie nostalgii w stosunku do nich, ale w tym momencie myślę, że jakieś takie delikatne poczucie nostalgii przechodzi Solę. Może myślę, takiej odległej. Poczucie nostalgii wynika z tego, że kwiaty rosną w obecności słońca, a tutaj słońca nie ma. Więc to jest takie trochę dziwne, bo te kwiaty z zębami, wiedziałam, że karmią się czymś tu pod spodem, a te storczyki, oprócz tego, że wyrastały z czyichś oczu, wyglądają na bardzo zwykłe, więc tak, kojarzą się z czymś zwykłym, ze starym jakimś życiem, z czymś, co minęło. Idziemy, panowie. Myślę, że Sola po prostu nie chce o tym myśleć. Ale chcieliście jakieś rzeczy. Nie widzicie, że ja tam zaczynam resztki tego rozrywać, tam szukam tego plecaka, zobaczyć, czy jest tam coś użytecznego. No rzeczywiście wyciągasz plecak, zachowany w dosyć dobrej formie. W środku jest niewielki przedmiot, przypominający kamienne oko i dziennik. Wszystko, co było tam innego, po prostu zgniło, leżąc w tym plecaku przez jakiś czas. No ale te dwa przedmioty się ostały. Podaję Soli. A, coś jest. Znaczy, dlaczego myślisz, że mnie się to może przydać? Wydajesz się mądra. Nie oceniaj książki po okładce. I patrzę na tą książkę, czyli na ten dziennik, który on wydłubał. Zaks wydłubał z torby. Zaglądasz do dziennika. Wiele stron wypełnione jest rysunkami zawierającymi kwiatowe wzory. Pomiędzy nimi mężczyzna pisze o zakazanej niespełnionej miłości. Do elfirki. Pani. Mężczyzna miał na imię Czoł i był sługą, ogrodnikiem w lodowym pałacu Lady Blossom on the Moor. Czoł kochał swoją pracę i sprawdzał się w niej bardzo dobrze, co sprawiało, że mimo niewolniczego statusu był dobrze traktowany przez swoją właścicielkę. Mimo to jedynym, na co mógł liczyć, to trochę więcej resztek na obiad niż inni. Lady Blossom kochała kwiat. Zawsze nimi pachniała, a sam ten zapach doprowadzał Czoła do szaleństwa. Uciekł więc do podmiasta, by odnaleźć najpiękniejszy kwiat i stworzyć najwspanialszy ogród, dzięki któremu jego pani go pokocha. Chciał stać się kimś więcej, kimś, w stosunku kogo pani odwzajemni uczucie. Dalej mężczyzna opisuje spotkanie z Drołem, Marrakeszem. Przez jakiś czas razem podróżowali, a nawet wspólnie odwiedzili świątynię pod Księżyca. Lecz pewnej nocy Drow po prostu zniknął, pozostawiając za sobą kamienne oko i kartkę o treści, dzięki temu przejrzysz na oczy. Czy jest tutaj to kamienne oko? Tak. Marrakesz tu był. Izaku. Co? Musiał tu być niedaleko. Mara, co? Ten Drow wysłany wcześniej. Ten, którego szukamy. To my za kimś idziemy? Słucham? Nieważne. Nie, to jest naprawdę nieistotne, że za nim idziemy. On jest nieważny. On jest w tej całej układance nieważny. Ważne jest to, co miał. No ale... więc tym bardziej ważne jest, że za nim idziemy i musimy iść jego tropem. Im więcej jego tropów, tym to wspaniale, Zak, że znalazłeś tą, że przeszukałeś tą torbę, bo tu są bardzo ważne rzeczy. Naprawdę czy bardzo ważne. Czy jest tam ważne. Droga do serca? No, nie. Znajdę je. Tym razem.
Ale... Jakby mijam ją i wychodzę do wagonu. Ale to tutaj, i Sola próbuje pokazać Zaksowi, którego już nie ma, to tutaj w dzienniku udowadnia, że tutaj był Marrakesz. I myślę, że Sola się po prostu tak zapętla i cały czas mówi, tutaj był tutaj był. A tak naprawdę w środku, jakbyście widzieli, to tak jak taki wielki, oławiany obciążnik, jej serce tak srut zjechało bardzo nisko, kiedy czytała o tym... O tym gnolu Chou, który zakochał się w swojej pani i jej się wszystko tak przypomina. Nie wiem, mi się wydaje, że Izak i Zax już nawet wychodzą z tego całego pociągu, kiedy ona jeszcze tam stoi i cały czas mówi, i on tutaj był, tu jest napisane, on tutaj był. No jasne. Opuszczacie powoli. Musimy iść. Wagon. I ruszacie w dalszą drogę. Tunel jest ciemny. Palicie światło. No to zakładaliśmy, że jesteście przygotowani do drogi. Więc rozpalacie pochodnie. Kwiaty ciągnęły się jeszcze kilkadziesiąt bądź nawet kilkaset metrów w dół tego korytarza. To ciekawe. Teraz wyglądają jak taki momentami szklany, momentami spopielony obraz łąki w ciemności. Pochodnia, którą niesiecie, dodaje im takiego tańczącego blasku. Ale nie czas się zatrzymywać. Poproszę was o kolejnego delwa. Myślę, że Sola jest zamyślona. Cały czas teraz duma i jakieś poetyckie rzeczy plecie pod tytułem, że serce daje nam to, czego pragniemy najbardziej. A on najbardziej pragnął dać swojej pani najpiękniejszy kwiat i tym kwiatem się stał. I tak właśnie zniknął, i tak zginął, i tak przepadł. Ona się nie nadaje do delwu totalnie, więc... Myślę, że za to Zax. Zax jak najbardziej prowadzi. Tak jak powiedziałem, pierwszy wyszedł z tego wagonu, z tego pociągu i rusza. Idzie w tą ciemność i kiedy zaczyna mieć wątpliwości, czy dobrze idzie, rzeczywiście to coś, co biegało mu przez futro, schodzi mu na rękę. I on tak się nachyla do tej ręki. Zauważycie, że to jest szczur? Tak, to po prostu chyba zwykły szczur. Do serca, do serca. Jakby puszcza go. Mój szczur to jest piece of equipment, Delph D8. O. A zadam wam jeszcze pytanie, kto trzyma oko? Ja wzięłam oko. Ja je, myślę, ściskam tak bez... Myślę o czymś innym tak naprawdę, ale na pewno je wzięłam i... Wspaniale. Myślę, że do tego szczura dołącza też jeszcze parę innych. Nie wiem, czy mogę sobie coś zapisać. Przepraszam jeszcze, Zax, ale... Zapisz sobie po prostu kamienne oko. Okej. Okay. To nie jest żadna forma supply. Jasne. Jakby był to element w grze RPG, byłby zapisany jako przedmiot fabularny. Quest item. It is nie worthy. Można sprzedać. Więc tak, do tego szczura dołączają jeszcze parę innych, gdzieś tam wychodzą, gdzieś tam z kątów, no i jakby Zax za nimi się kieruje. Domena jest Curse i Technology i możesz skorzystać z jednej z domen, jeśli posiadasz NAC, to możesz dodać NAC do tego. NAC, mam tylko domenę, Delwa samego w sobie nie mam. Czyli dwie kosteczki. Zobaczmy, co on wyjdzie. Sukces z kosztem. Dobrze. Rzuć na obrażenia. Czyli to dla D8. Ciebie, czy dla Delwa? To D8. Na razie na Delwa. Siedem. Nice. Wychodzisz w pomieszczeniu. Gdzieś kawałek dalej niż jest to
pomieszczenie. Wydaje się, że kończy się tunel, skąd się dobiega światło. Ale nim do niego dotrzesz, stajesz w małym, okrągłym pomieszczeniu. Już momencik. Cała sala w owalnej sali stoi mężczyzna. Właściwie to nie wiesz, czy to mężczyzna. Odwrócona do ciebie plecami postać w pelerynie przypatruje się swojemu odbiciu w tafli wody. Kamienna grota na suficie ma namalowany czerwony księżyc, odbijający się w przejrzystej tafli małego jeziora. Całą salę wypełnia zapach zgnilizny, a postać o gołej psiej czaszce pozostaje w bezruchu. To jest mała, owalna sala, korytarz, jaskinia z jeziorkiem, nad którym namalował ktoś czerwony księżyc. Czy mam jakiś koszt, jakby z racji, że mam success at cost? Zaraz do tego przejdziemy. Dobra. To trochę będzie elementem dalej. Pozwolę sobie go przez chwilę zachować. Nie ma problemu. Kto tam jest? Może widział Marrakesza też, jak wtedy przechodził. Ej, ty! Czy on ma gołą czaszkę? Czy po prostu w głowę bez futra? Kiedy zbliżasz się trochę bardziej, dostrzegasz, że rzeczywiście to jest goła czaszka, a postać stoi nad tym jeziorem. I kiedy spoglądasz może w kierunku tego, na co patrzy, widzisz w odbiciu twarz postać gnola. Właściwie gnolki, kobiety, tylko pełną, to znaczy nie samą czaszkę, a uśmiechającą się do ciebie postać. Słyszysz bicie serca z otwartej piersi stojącego wędrowca. Rozbita klatka piersiowa z powybijaną częścią żeber odsłania krwisto-czerwone serce, które rytmicznie bije. Nie słyszysz oddechu stworzenia, ale przekręca głowę w twoim kierunku. I ten dudniący dźwięk serca przenosi cię gdzie indziej. Nie wiesz, kim jesteś, ale siedzisz przy ognisku. Siedzisz nad książką zapisany tak bardzo znajomym pismem. Książką, którą Zaks masz w plecaku. Mężczyzna dłubie jakiś skomplikowany... Nawet cholera wie, co to jest przy twoim wykształceniu. Ciężko powiedzieć. Gdzieś w tej samej sali, w której teraz znajduje się Zaks, wpatrując w odbicie w tafli, śpią jeszcze trzy inne chrapiące postacie. Nie, głowa odwraca ci się mimowolnie. Może to nie ty się odwracasz, może to postać, której perspektywę widzisz. Nie jesteś w stanie dostrzec w cieniu ich twarzy. Ale przemawia do ciebie kobieta. Gnolka, stojąca nad ogniem. Zaks, odłóż to w końcu. Idźżesz spać. Cały dzień podróżujemy. Oni nie mają już siły. Zaks, czy ty mnie słyszysz? Zaks! I widzisz, jak książka się zamyka, a do twoich uszu wraca dudnienie serca i trochę jakby przestrzeń rozrywała kobietę, jakby chapnięcia niewidzialnej paszczy rozrywały jej ciało, pozostawiając nagi szkielet. Otwierasz oczy. Rzuć sobie D4 w echo. To jest twój stres. I może z cięższym trochę oddechem. Fallout, I know.
Minor Fallout. Najlepiej. Dzisiejsza sesja daje nam dużo zabawy. Bierzmy. Jakoś tak jest, że jak jest jeden mniejszy, nie, dwa mniejsze to jest jeden większy, czy jakoś tak się zbierają? Mhm. You notice minor elements of your past life appearing in the heart as tough. It is reading your mind and adapting itself to your expectation. The GM tells you what happened. I to jest immediate i ongoing. I to jest déjà vu. I... To jest mniejsze fala? Echo? Tak jest. To jest mniejszy. Nie widzę tego. Déjà vu. Jako trzeci mam. Z Bubos, Conduit i déjà vu w echo. Mamy jakieś inne. Mamy jakieś inne podręczniki. W każdym razie... podoba mi się. Pasuje to do twojej historii i do całości. Ja trochę to i tak wywołuję w sercu, więc podoba mi się. Będę mógł to robić bezkarnie, bez poczucia winy i kiedy mi się przypomni. Więc pasuje ci taki falaucik? Tak, oczywiście, że tak. Więc myślę, że stoisz i nadal widzisz w odbiciu twarz tej samej kobiety, którą przed chwilą widziałeś w tym prawie śnie. No tu myślę, że Zaksa zamurowało na ten moment, na chwilę przynajmniej. Okej, to zostawimy cię w takim zawieszeniu może i przejdziemy do pozostałych. Widzicie, że Zaksa zamurowało. Widzicie szkieletowatą postać odwróconą do was plecami. Czerwony, namalowany na suficie księżyc. Bartek, nie słychać cię. Jest, to prawda. Czy ta postać lewituje faktycznie nad jeziorem? Nie, nie. Postać stoi po prostu na krawędzi jeziora, patrząc... To tak nawołuje do niej. Do ciebie mówię. Myślę, że jak zbliżasz się, to jest też coś, co na pewno poczuł Zaks. To ten smród zgnilizny wypada z całego pomieszczenia. W sensie wydobywa się z tej postaci. Nie, nie reaguje na ciebie. Może nawet w pewnym momencie, jak zaczynasz się zbliżać i przemawiasz do tej postaci, to ona wskazuje ci palcem taflę wody. W sensie ręka tego, bez patrzenia w twoim kierunku, wskazuje ci na taflę wody. Czy z tego pomieszczenia jest jakieś jeszcze inne wyjście, czy to jest... Jest droga dalej, w sensie widzieliście światło na końcu tunelu. To jak skończyliście Delf, ale jakby to była jeszcze kwestia stresu, więc jesteście jest praktycznie jakieś... u celu, ale jest mały event związany z tym, że coś nie poszło nie tak w tym Delwie. Zaczynam niepewnie podchodzić bliżej, rozglądając się trochę nerwowo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Nie podchodź. Tak, za tej postaci tak tej zerkam. Zerkam na tą taflę wody. Przepraszam. Spoglądasz w taflę wody i dostrzegasz znajomą maskę. W odbiciu nie jesteś ty, a twój pan. Ty! Śmieciu mały, gdzie byłeś i czemu nie zdajesz sprawozdań? Sola, ty niczego nie słyszysz i niczego nie widzisz. Padam na kolana. Przepraszam najmocniej. Jesteśmy w drodze. Wiemy, gdzie idziemy. Wiemy, gdzie on uciekł. Odzyskam skradzione rzeczy. Ale ja słyszę, co Izak mówi. Słyszysz, co Izak mówi, tak. Mhm. Dobra, po prostu się przysłuchuję, jasne. No tak. On wcześniej coś powiedział, chyba że ma przy sobie jakiś nadajnik. Przynajmniej ja tak to zrozumiałam. Sola tak to zrozumiała, więc ona teraz nic nie mówi. Słucha Izaka. Co udało ci się osiągnąć? Znaleźliśmy wspólnika z kradzieży. Nie żyje. Zabiliśmy go i pozyskałem kawałek jego. I wyciągam tą roślinkę, którą zdobyłem. O. Jeszcze wyciągam ten kryształ. Jeszcze to należy do ciebie. Może być, prawda? Prawda, że piękne? Piękne, oddaj. Wkładam ten kryształ do wody. Sola, widzisz, jak
Izak chowa do własnej kieszeni z powrotem przedmiot. Jednocześnie mówiąc, proszę, proszę. Na tej zasadzie, tak. Przepraszam, ale pozostali oni są ciężcy. Wydaje mi się, że trzeba ich ukarać. Należy im się kara. To nie w mojej gestii jest nadzorowanie twoich współpracowników. Zajmij się tym i nie zawracaj mi tym gitary. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętaj, patrzę na ciebie. Obserwuję, co robisz. I w tym momencie Sola wyciąga to oko, żeby się przyjrzeć wszystkiemu przez to oko szklane. I Izak słyszy, patrzę na ciebie, obserwuję cię. I Sola patrzy przez to oko. I to może być klucz. I znowu widzisz, jakby plusło coś w wodzie. Może kapła kropla ze stalaktytu, rozbijając oblicze twojego pana. I znowu pozostajesz sam. Ale dalej tam się miotam na tym, nie wiem, w błocie, jakby w bólu, w wrzaskach, coś tam szlocham, krzyczę, że boli, że przepraszam i obiecuję poprawę. Sola w tym czasie, jak, bo to zakładamy, że event Zaxa i Izaka działy się w tym samym momencie, więc poza tym, że dostrzegasz pewne rzeczy kątem oka, to w stosunku do ciebie dzieje się zupełnie coś innego. Widzisz, jak postać, nad którą stoi Zax, obraca się w twoim kierunku. Czy ja nadal widzę to, widzę ją jako gnolkę, czy kogoś innego? Bardziej jak szkielet. O otwartej klatce, gdzie niegdzie pozostały jeszcze elementy mięsa na tym ciele. Takie gnijące, odpadające. Już dosyć mocno zwietrzała, ale wciąż bardzo takie oślizgłe. Postać obraca się do ciebie. Tylko serce jest cały czas świeże, bijące, krwawe, czerwone. Tak jakby nadawało tempo całości. Ha. Witaj. Ja się skłaniam, tak może... Tak z lekkim przestrachem, ale wiem, że tutaj dziwne rzeczy się mogą dziać. Nie zrobiła chyba krzywdy, podszedł tam blisko Zax i Izak i chyba nie zrobiła im krzywdy, więc nie spodziewam się, że będzie nas atakować. I skoro mówi witaj, to ja się skłaniam i też mówię witaj. Widzisz, że postać ta psia czaszka podnosi się w kierunku księżyca, po czym spogląda na odbicie i w odbiciu jest prawdziwy księżyc. Nie ten czerwony namalowany na suficie, tylko ten, który widziałaś w iglicy. Mieszkasz tutaj? Można tak powiedzieć. Trochę jestem skazana na to miejsce. Skazana. To dobre stwierdzenie. Każda klątwa przybiera swoją postać, a moja postać jest jak ta postać. Nie wiem, czy jestem tym, kim byłam, czy byłam tym, kim jestem. To skomplikowane. Ale gdybym miała coś powiedzieć, coś doradzić... Nie wiem. Nie wiem nic. Czy pragnęłaś czegoś od serca? I czy właśnie to dostałaś? A czego nie pragnęłam? Pragnęłam wszystkiego. A ty czego pragniesz? Jak mnie zwą? Co? Nieważne. To nie jest istotne. Chyba, że jest dla ciebie. Mogę nazywać cię... Luna. Dziękuję, to łaskawe. Tak. A co cię sprowadza w moje skromne progi? Szukam Marrakesza. Ach, wspaniale.
Podążaj za okiem, skompletuj oko. Znajdziesz to, czego szukasz. Czy istnieje drugie? Takie oko? Och, żeby to jedno, moje dzieci. Ty lubisz kwiaty? Chyba... kiedyś lubiłam. Myślę, że wyciągam jedną z tych sadzonek z cebulką z torczyków i podchodzę do tego dziwnego szkieletu z jeszcze bijącym sercem, spodziewając się, że najlepszym miejscem, które jest ciepłe, wilgotne i odpowiednie do rozwoju rośliny, wkładam jej to w klatkę piersiową, ten kwiat. To jest trochę jak obcowanie z sercem samym w sobie. Masz świadomość, że... Kurczę, może nie ma tu ryzyka samego takiego w sercu, tylko ta sytuacja jest dziwna, przytłaczająca. To, co przed chwilą się wydarzyło. Historia tak zbliżona do twojej. Ktoś, kto kieruje i podaje ci... Muszę się zastanowić, czy... na jaką umiejętność... Ja myślę, że kąpel będzie tu odpowiednie. Miejsce, w którym się znajdujemy, już ci powiem, bo mam zapisane. Ja tego nie mam. Możliwe, że tego nie mówiłem, więc... Nie mówiłeś. To jest... Religion Warren. O, proszę, to mam Warren. W takim razie nie mam kąpela, ale mam Warren. Jest to standard? Jest to standard. Zobaczmy. Nie udało się. Po prostu się nie udało? Po prostu failure. Jest, czyli to będzie D4 stresu w mind. I rzuć... Rzuć sobie na fallout. Dobra, jest to jeden. Natomiast, momencik. Jeden raz na sytuację, kiedy przyjmuję stres, cokolwiek. Możesz go przełożyć w echo. Mogę przerzucić na echo. Chciałabym to przerzucić na echo, bo mam w echo jeden resistance. Jasne, więc przerzucasz to. Znaczy protection, nie? Więc po prostu przerzucam to na echo, czyli już część echa, które gdzieś we mnie siedzi, albo ta zbroja, którą obudowałam dookoła siebie, aby chroniła mnie przed sercem, ona teraz zadziałała. Pięknie. Należy się nagroda. I zbliża ten taki... Może wrażenie, że w tej pustej, zgniłej paszczy znajduje się jeszcze fragment języka, który może polizała cię nawet po twarzy. Dziękuję. A więc ruszaj, dziecko, w poszukiwaniu tego, czego ja nie znalazłam. Odnajdźcie resztę. A ja będę pielęgnować to, co posiadam. Myślę, że trochę pozostałych może ten śmiech, echo tego śmiechu w tej zamkniętej komnacie wybudza. Sola mrugnęłaś i postać znowu stoi tak samo w miejscu, jak stała wcześniej. Odwrócona do ciebie plecami. Myślę, że ja wyciągam rękę w stronę Izaaka, który gdzieś tam był schylony nad tym jeziorkiem. I jeszcze patrząc, nie spuszczając z niej oka, tak... Izaak, chyba idziemy. Ta pani już nam nic więcej nie powie ciekawego. Czy znowu będziesz chciała mnie powstrzymać? Tak jak wtedy? Patrzę na tą postać. Patrząc też z ziemi,
z tego błota, w którym się tarzałem, w górę, na Solę, z taką nienawistną miną. Widzisz taki, nie tenże wkurw, co takie, jakbym właśnie teraz obejrzał albo spojrzał na kogoś, kogo naprawdę nienawidzę. Tak z całego serca, czysta nienawiść pada prosto na ciebie. Jak wyciągasz rękę, to słuchaj, tak uszczypnę cię. Tak dosyć mocno. Izak, no co ty? Czemu ty się wściekasz? Co ja ci zrobiłam? Należy wam się kara. Ta opieszałość. Nie mamy czasu na pierdoły. Izak, Zaks i Sola. Sola, przez moment wydawało ci się, że to się nie wydarzyło, a może ci się wydawało, ale rzeczywiście w takiej najgrubszej aorcie tego stworzenia, które stoi przed wami, teraz wyrasta taki storczyk na dosyć długiej łodydze. Masz wrażenie, że może zmienił kolor, że teraz jest trochę bardziej fioletowy i błyszczy się takim fioletowo-niebieskim, nocnym kolorem przypominającym ten księżyc, który widziałaś w odbiciu. To niebo, które widziałaś w odbiciu. Dobra, nie ma czasu, żeby sprzątać wszędzie. Zresztą wydaje się, że ona tutaj jest trochę na miejscu i trochę szczęśliwa. A ty, Izaku, to mnie nie strofuj, bo ja się spieszę. Tylko tak w swoim własnym tempie się spieszę. To było tylko ostrzeżenie. Nasz pan patrzy. Patrzy i ocenia. Nie jest zadowolony. Nie. Wcale. Mnie ten wasz pan, właściwie twój pan, zupełnie nie interesuje. Nie możesz tak mówić. To jest już... I mówię głośno. Zaks, wywęszyłeś coś? Ta istota, jak rozumiem, na moje słowa nie zareagowała już w tej chwili. Nie, ona już... A myślę, że Zaks usłyszał jakby swoje jakby i to jest takie... No ja myślę. Nie chciałbym mieć kolejnego powodu, by potem znowu schodzić. Jakby mija tą istotę, jakby was w ogóle zignorował, jakby zostawił was za sobą, gdzieś tam idziecie za nim jakby i on jakby mija i idzie ciebie. Jeszcze takie pytanie techniczne, jak rozumiem, jak dostałem fallouta, to mi echo schodzi, tak? Tak, się zeruje. Nie ma już odwrotu, nie. Przyszliście tutaj? Na kontrakcie jesteście, pracujecie dla niego, my wszyscy pracujemy. Należycie do niego. I nie ociągajcie się, chodźcie. Myślę, że wyruszacie wzdłuż tunelu, a my zrobimy sobie 5 minut przerwy. Jest. Jasne. Widzimy się po przerwie. No i wróciliśmy akurat na Zuryka jedzącego makaron. Smacznego wszystkim. Tak jest. Wyruszacie. Nie, to jest Zaks jedzący serce. Zaks jedzący serce, dokładnie. Makaron z sercem, najlepsze. Makaron z kwiatkami, z pnączami, o. To jest coś, gdzie serce z pnączami, o. Serce z pnączami. Ja myślę, że to po prostu żyły się tak ciągną. Niom. Dobrze, opuszczacie w każdym razie owalne pomieszczenie z dziwną, szkieletową postacią. Przed wami ukazuje się jeszcze po kilkunastu, może nawet godzince drogi. A generalnie, żeby tak dać znać, zakładam, że delwy trwają dosyć długo. To może go mijać na przykład dzionek, dwa dzionki, trzy dzionki, różnie to bywa, ale na potrzeby fikcji zajmujemy się tylko sytuacjami, w których dzieje się akcja, a nie sytuacjami, w których mija czas. Jeśli będziecie mieli ochotę, żeby zrobić coś podczas delwu na zasadzie odpoczynku, gdzie siadacie i chcecie porozmawiać z kimś w obozie, załóżmy, no to dajcie mi po prostu znać, że istnieje taka chęć, żeby zatrzymać się w tym obozie i pewnie będą sytuacje, w których nieudany lub udany delw skończy się w obozie jako jeden z takich evencików, ale na tę chwilę ja nie planuję bardzo takich obozowych miejsc, jako że nas goni troszeczkę czas, żeby się w tych wszystkich sesjach zmieścić.
Więc jeśli będziecie chcieli załatwić coś wspólnie w obozie, to dajcie mi znać po prostu podczas delfu, to zatrzymamy się na chwilkę. Ja tylko dodam, że prawdopodobnie, że się gdzieś zatrzymaliśmy, gdzieś żeście mieliśmy w jakiejś przerwy, to pewnie zauważyliście, że Zak rzeczywiście w którymś momencie wyciągnął księgę, którą gdzieś tam miał w sakwach. Wyglądało to dosyć dziwnie, a potem wyglądało jeszcze dziwniej, kiedy się zorientowaliście, że trzymają do góry nogami, próbując czytać, a potem się wkurza, denerwuje, wrzuca ze złością do torby i idzie coś rozwali. Zax, przepraszam, że cię tak... Nie chciałabym cię sprowadzać do poziomu zwierzęcia, ale... Wybacz, masz bardzo zwierzęce rysy i... Widzę, że masz... Widzę, że masz duże nozdrza. Wydaje mi się, ale mogę się mylić i popraw mnie, jeśli się mylę, że... Masz bardzo dobry węch. Czy myślisz, że mógłbyś... Czy myślisz, że mógłbyś wytropić Marrakesza? Tak się nachyla. No, cały czas czuję serce. Zax, tak jesteśmy w sercu. Ciemny korytarz, którym podążacie, powoli przeistacza się w dużą, otwartą jaskinię. Rozmowy zaczynają się powoli nieść coraz głośniejszym echem, więc pewnie trochę przyciszacie głos, by nie zwracać uwagi. No podczas tych rozmów może nie zauważacie, ale raczej ciężko nie zauważyć tego, co wyłania się przed wami. Niczym wybudowany w otoczenie wielkiej jaskini budynek wygląda, jakby ktoś złożył go w pośpiechu i z pamięci. A przy tym wszystkim brakowało mu kilku puzli, więc wypełnił braki czym tylko się dało. Krzywe wieżyczki dziwacznej świątyni wyglądają, jakby mogły mieć nawet kilkaset lat. Natomiast nad samymi wrotami pracuje właśnie mężczyzna z przepaską na oczach. Mężczyzna, który ma tą paską oczy zasłonięte, dłubie wzory przypominające rozgwieżdżone niebo na wielkich drewnianych odrzwiach dziwacznego budynku. Musiałabyś mieć coś Marrakesza. O, a jemu możesz chyba dać oko, bo mu brakuje. Patrzę na to w ogóle wielkie... patrzę na to kamienne oko. Czy to jest wielkości oka, jakby ludzkiego, czy tam, nie wiem, humanoidalnego, czy to jest po prostu taka wielka kula? Nie, to jest trochę większe niż ludzkie oko. Okay. Takie może wielkości piłki do tenisa ziemnego, ale jeśli się przyglądasz mu, to widzisz, że jego struktura jest... nieregularna. To znaczy z jednej strony, z której wygląda jak oko, ale jeśli je odwrócisz, to ma taką strukturę trochę jak książka. To znaczy z boku wygląda jak element, tak jakbyś z boku miała książkę i przesunęła ją trochę i nieregularnie tak poskładane z elementów nałożonych na siebie. Jakby drukarka 3D. Może troszkę tak. No nie, po prostu to, co zasugerował Zax, taką marmurkową trochę tą. Tak, że mogłoby dla kogoś to, do kogoś to należeć, to chyba raczej mi się nie wydaje, ale ale myślę, że chciałabym podsunąć Zaxowi pod nos tą fajkę z tytoniem, bo spodziewam się, że jeśli ktoś pali i pali dany tytoń bardzo długo, to przesiąka tym tytoniem i myślę, że tak właśnie podobnie pachniał Marrakesz, oprócz swojego zapachu, nie wiem, potu i jakichś ubrań, był też ten zapach tytoniu, więc Zax, jeśli wyczujesz coś takiego, taki zapach, to nie wiem, daj znać. Tak pociągam nosem przy tej fajce, spoglądam na Solę i odwraca się z kierunku ślepego
gospodarz. Dosyć mi trążenia. Towarzysze naprzód. Ej, ty! Widziałeś ciekającego elfa? Droła znaczy się. Widziałeś kogoś? Ja trochę kopię Izaka. Jak on mógł widzieć, jak on nie ma oczu? Skąd wiesz? Szanowny panie, niewiele widziałem. Teraz jak zaczepiasz tego mężczyznę, może podszedłeś bliżej, to widzisz, że to starszy jegomość. Facet ma może około 50 lat. Człowiek. Krótkie, siwe włosy, bardzo mocno przeżerdzone. W miejscach, gdzie normalnie ma dosyć mocno zawiązaną tą opaskę, więc widać, że oczodoły pod spodem ewidentnie ma puste, bo opaska przylega bardzo mocno do twarzy. Zapadnięte policzki, a na sobie ma taką szkarłatno-czerwoną, długą szatę. I rzeźbi, rzeźbi młotem i dłutkiem, dosyć dziwaczne, ale mające jakiś schemat, wzory. Tak jakby bardzo dziwnym jest fakt, że rzeźbi niebo, którego prawdopodobnie nigdy nie widział, albo już od dawna nie widział, bo to nie wygląda, jakby on był ślepcem od wczoraj. Zwraca głowę w waszym kierunku, słuchem dobrze nawiguje w miejscu, gdzie jest. Daje sobie jakoś radę. Może chociaż słyszałeś, jak przybiegał tędy. Ale zbieg, uciekinier, złodziej parszywy. Złodziej nie wpuszczamy do środka. Sola, pytanie jeszcze do ciebie. Jak długo... Czy rodzina Soli od zawsze była w Iglicy? Czy Sola ma dużo lat? Długo już żyje? Po elfirach czasami ciężko zgadnąć, jak długo żyły, jak bardzo przedłużały sobie życie. Myślę, że... rodzina Soli żyła w Iglicy od dawna. Nawet mogły być jakieś... nie wiem, jakieś drzewa genealogiczne, coś, co pielęgnowaliśmy i pilnowaliśmy jakby tego porządku. Tym bardziej Sola wiedziała, że nie będzie, że to jest złamanie wielkiego tabu, gdyby uciekła nawet z Drołem. Dlatego ona nie uciekła z nim, tylko poszła za nim. Wtedy wyglądałoby raczej, że po prostu uciekła z domu, zniknęła. Ale tak, myślę, że rodzina gdzieś tam jest. Czy ją już skazali na... Zapomnieli o niej? Ciężko powiedzieć. Pytam dlatego, że jeśli rodzina Soli była w Iglicy dosyć długo, to pewnie Sola albo jakiś jej ojciec czy dziadek mógł wspominać kiedyś o tym budynku, który widzisz przed sobą. To, co jest przed tobą, kiedyś istniało w Iglicy. Te wzory, symbolika, to wszystko wygląda dosyć znajomo. Może się o tym uczyłaś, może ktoś podał ci jakiś przekaz ustny, ale to jest kościół księżyca pod powierzchnią. Myślę, że mieliśmy taki obraz. Pod księżyca, trochę nie wiem, jak to przetłumaczyć, więc niech będzie kościół pod księżyca. Pod księżyca, dobrze brzmi. Myślę, że mieliśmy taką bibliotekę i w tej bibliotece było trochę jakiejś dziwnej sztuki, trochę rzeźby, kilka obrazów i właśnie tam był obraz tego kościoła księżyca pod powierzchnią, czy pod księżyca, o którym gdzieś tam może mi mój dziadek opowiadał, sadzał mnie na kolanie i opowiadał, że... Jeśli Izak jest wierzący,
Boga Księżyca, tak? Mungot? Jest, jest. It's a virtue. Dominic Virtus, jeden. No to jest ta jedyna powierzchnia Księżyca, która została jako dopuszczalna wiara, ale przez Elfiry została odrzucona z iglicy. I droły nadal w nią wierzą. W te potępieńcze Virtus to są łaski. Cnoty. Cnoty. O właśnie. Cnoty. Jak najbardziej wierzę. Nawet przy sobie gdzieś tam noszę relikwie pewne. Więc to jest kościół zakazanej w iglicy wiary, którego części droły przez lata, dziesiątki lat przeniosły do podmiasta po to, by zachować swoją wiarę. Tu znajduje się 6 kaplic poświęconych potępieńczym cnotom i sama główna kaplica wiary kościoła podksiężyca. Tak. Myślę, też... że Sola patrzy właśnie na Izaaka i wiedząc, że jest drołem, mówi tak: ty wiesz, co to jest? Tak, tak. I teraz jak gdyby reflektując się, spoglądając na to właśnie miejsce, tak trochę spuszcza z tonu. Przepraszam, nie wiedziałem, nie chciałem, przepraszam. Nie szkodź, młodzieńcze. Żadnej krzywdy mi nie uczyniłeś. Po prostu szukamy kogoś bardzo ważnego. Myślę, że jest nieważne. Teraz. Ale szukamy też zejścia niżej. Teraz może nawet kojarzycie. Elfiry, wybijając to wierzenie z iglicy, wypędzając ludzi, artystów i wierzących oślepiali. Oślepiali tych, którzy mogli odtworzyć dzieła dawnego kultu. Trochę na ten znak artyści pracujący w takich miejscach często oślepiają się sami. Kierują się tym, co widzi ich dusza. Sugerują, że ten księżyc istniejący pod powierzchnią jest czymś, co ciężko ocenić i stworzyć tak długo, jak się widzi lub widziało ten księżyc na zewnątrz. Więc ten mężczyzna... Jak sobie Sola przypomina właśnie fakt, który opowiadał jej dziadek o tym oślepianiu, to czuje się strasznie winna i myśli, że już się nie będzie odzywała do tego człowieka. Na wszelki wypadek, gdyby przypadkiem w jej głosie, albo w tonie, albo w jakimś manierze rozpoznał, że jest Elfirem i nagle się wściekł. Więc myślę, że ona już nie będzie odzywać. Możemy się tutaj zatrzymać na chwilę? No, oczywiście. Przyjmujemy wszystkich. Proszę, proszę. Mężczyzna łapie za taką wielką kołać i ciągnie do siebie ciężkie, dużo większe od niego drzwi, by wpuścić was do wnętrza. Że Dak mu pomoże, ale oczywiście też skomentuję kolejną nieprawdę, którą słyszał. To jest prosty gnoll. Mówiłeś, że nie wszystkich. Te złodzieje nie wpuszczać. To zgadza się. Chociaż złodzieja tworzą czyny, to, że ktoś ukradł nim tu przyszedł, nie skreśla go. Każdy ma jakąś historię i przeszedł coś w życiu. Wchodzę do środka. Po kaplicy, świątyni? Poszukajcie siostry Griswold. Powinna wam pomóc, jeśli szukacie swojego przyjaciela. Ona dobrze wie o wszystkich, którzy tu przychodzą. Zresztą opiekuje się też chorymi, więc słyszała wiele i wie wiele. No i jest główną kapłanką tego miejsca, więc... Powodzenia. I zamyka za wami drzwi. I to, co ujrzeliście w środku, jest nieporównywalne do tego, co było na zewnątrz. Korytarze ciągnące się w lewo i w prawo, ale także prosto. Sama sala, do której weszliście, wydaje się ogromna. A ludzi?
Może są tu dwa tuziny kręcących się w czerwonych szatach ludzi, zawieszających. To jest trochę jak, kurczę, zgubiłem słowo. Jak w zamkach są, o, dziedziniec. To jest trochę jak dziedziniec, z którego rozchodzą się korytarze wszędzie. Na boki. Na tym dziedzińcu jest kilkanaścioro, może kilkudziesięcioro ludzi o podobnych czerwonych togach. Ktoś rozbił tutaj namioty. Może jest ich 10, może 12 na tym dziedzińcu. Prawdopodobnie odbywają się tu jakieś pielgrzymki bądź coś podobnego, bo przy tych namiotach siedzą ludzie, którzy są nieprzebrani w te czerwone togi. Ludzie, droły, nawet jakiś elfir może gdzieś się kręci. Izaku, mógłbyś tutaj rozmawiać z tymi ludźmi w naszym imieniu? To znaczy przede wszystkim w moim imieniu. Ja chyba nie... Chyba nie powinnam się odzywać. Chyba nie czuję się tutaj mile. Mogą mnie nie odbierać tak mile, jakbym chciała. Bądź naszym przewodnikiem. Dodam jeszcze tylko, że wszyscy wyglądają, jakby krzątali się i przygotowywali do czegoś. Na samym środku tego placu, tego dziedzińca jest zbudowane, jak to się nazywa? Wielkie rusztowanie, które jest postawione na takiej metalowej płycie przypominającej soczewkę. Trochę jakby miała się odkręcić i otworzyć. A nad nią z takich drobnych szkiełek postacie w tych czerwonych togach przylepiają na kształt księżyca takie jakby lusterka. Tylko bardzo nieregularne, tworząc taki duży talerz. Jeszcze niekompletny, ale budują go na suficie. Przemierzając między tymi namiotami i ludźmi, szukam jakieś dobre miejsce. I wreszcie je znajduję. Gdzieś trochę bardziej na uboczu. Może gdzieś taki bardziej płaski kamień wystający z ziemi, który trochę mógłby przypominać stół. Zachodzę go od drugiej strony i otwierając mój płaszcz, zaczynam wyciągać przedmioty. Jakiś taki sakralny relikwie. Niczym hostia, tylko zamiast tego słońca jest półksiężyc. Cały wykonany z takiego fioletowego materiału. Ciężko powiedzieć, co to jest. Lecz na pewno nie stal. Wyciągam też kilka świeczek i zaczynam je rozpalać. Jasne. Czym zaczynam składać modły. Trochę też tak jakby nawet prowadzić mszę przed niewidocznym tłumem za tego stołu. Wygląda to trochę dziwnie, trochę niepokojąco, trochę podniośle. Czy jest to coś standardowego w ramach modlitw tego kultu, czy to jest coś standardowego tylko w ramach Izaka? Nie wiem, słuchaj. Nie wiem. No określ to, w sensie zostawiam ci pewną dowolność, czy no chcesz... To jest trochę, nazwijmy to, Izakowe, ale w pewien sposób to jest swego rodzaju oddanie tej czci, części tego miejsca. Więc jest w tonie, ale trochę za bardzo. Rozumiem. Jak gdyby to nie ja tu jestem kapłanem, a trochę tak zacząłem go udawać. W takim razie modlisz się w taki ostentacyjny sposób, taki wyniosły. I w pewnym momencie zaczyna przysłuchiwać ci się nad ramieniem
jedna z tych postaci w kapturze, w tej todze czerwonej. Powiedz mi, czy ty chcesz coś tym osiągnąć? Czy ty chcesz jakoś wpłynąć na tych ludzi i jest w tym jakiś twój cel? Czy to, że podchodzi do ciebie ktoś zainteresowany, to jest wszystko, co chciałeś osiągnąć? Bo to się stanie, ale jeśli chcesz mieć jakiś wpływ i coś uzyskać albo szukać tych ludzi, to będziemy się zastanawiać nad rzutami. Nie. Po prostu chciałem oddać... Rozumiem. Klimat i historię mojego bohatera. Rozumiem. To nie był żaden cel, żeby wyciągnąć informację, to jest na zasadzie takiej... Flavor. It's a flavor, my dude. Jest. Taki... Jak to się określa, brakuje mi słowa. Nie... Zagorzałość? Jego? Religijna? I myślę, że kiedy kończysz modlitwę, zdajesz sobie sprawę, wy pewnie zdaliście sobie sprawę wcześniej, że przy Izaku stoi zakapturzona postać. Zaks to myślę, że zaczął pociągać nosem i szukać, gdzie to jest kuchnia. Zaks, kuchni szukasz? Myślę, że nie ma tu kuchni w tym miejscu, gdzie jesteś. Może jest gdzieś... No, na razie pociągam nosem jakby. Ja nie mówię, że od razu no, jak znajduję, ale jakby bardziej to jest coś interesującego niż jakieś tam bablanie pod nosem czarodzieja. Myślę, że... Czy Zaks ma buty? Czy to są raczej łapy? Raczej łapy, mi się wydaje. Raczej łapy. To myślę, że tak krążąc po tym placu, w którymś momencie przechodzisz po tej metalowej płycie. Ona jest wielka, to nie jest tak, że nie można na nią wejść, czy ludzie ją jakoś odgradzają albo coś. Przechodzisz po tej metalowej płycie i słyszysz, jak twoje pazury odbijając się o metal tworzą echo niosące się pod spodem, tak jakby poniżej było pusto. Sola robi coś w czasie, kiedy Izak się modlił? Ja widzę, że oni tutaj przygotowują, no przygotowują to miejsce na jakąś ceremonię. Ja chyba, ja nie wyznawałam tej religii, więc nie bardzo nawet wiem, nie chciałabym nikogo tu urazić, ale chciałabym złożyć jakiś taki, no nie wiem, może nawet przeprosić za to, co gdzieś tam panowie na górze robili, tak jak cały czas Sola sobą przedstawia. Dla niej to pojęcie panów i podwładnych jest, bo po prostu nie powinno mieć miejsca i jej jest troszeczkę przykro i ona się czuje winna za to, co się tam na górze działo. No ale tutaj nie ma jakby czym przeprosić i co zrobić, więc myślę, że nie wiem, może chciałabym jakoś gdzieś do tych ludzi, którzy pracują tam, do nich podejść. Z jednej strony nie chcę się rzucać w oczy, ale chciałabym im jakoś pomóc, więc po prostu, nie wiem, oferować swoją silną dłoń albo po prostu, czy mogę jakoś pomóc? Nie wiem, coś naprawić, jak im się, nie wiem, pomóc im ustawić to rusztowanie, nie wiem, coś takiego, bo nie chcę się rzucać bardzo w oczy, ale chcę wpłynąć troszeczkę na tą sytuację. Są tu ludzie, którzy przyszli tu z pielgrzymką po prostu. Część z nich stara się zbudować jakieś prowizoryczne schronienie, rozstawić namiot, czy stworzyć jakieś formę paleniska w tym miejscu. Może właśnie takim ludziom gdzieś Sola zaczyna pomagać. Tak, wyciągam jakieś swoje narzędzia, wyciągam jakieś, kurcze, nie wiem, śrubki, śrubokręty i inne takie ze swoich przepastnych kieszeni i schowków. I pomagam budować coś. Izak, kiedy kończysz modlitwę, słyszysz za swoją głową męski głos. Ach, to piękne. Taka gorliwość. Nieczęsto się zdarza u pielgrzymów.
Przychodzą tu narażając swoje życie, ale liczą tylko na łaski. Dziękuję i przepraszam. Przepraszam, zaczynam. Odwracam się, robię kilka kroków do tyłu, zaczynam bić pokłony. Zaczynam szybko chyłkiem zbierać te świeczki, chowając je za pazuchę. Przepraszam. Nie, naprawdę nie ma za co. Nie ma. Dlaczego? Mężczyzna wyciąga do ciebie dłoń, żeby pomóc ci wstać. W końcu każdy z nas jest ucieleśnieniem innej cnót. To ważne, żeby po swojemu oddawać się wierze i po swojemu dążyć do odnalezienia tego, co pod nami. Przynajmniej tak mówi siostra Griswold. Tutaj zdaje się, że zaraz dojdzie do jakiegoś wyniosłego wydarzenia. Zbliżamy się do obrządków. Na zewnątrz zwą to Sorrow's Eye. Dla nas jest to po prostu pożegnanie. Planujemy taki dosyć szczególny dzień. To dzień łaski. Planujemy oddać cześć potępionym duszom i pozwolimy im odejść ku podksiężycowi. Niektórzy i za życia tam się udają, ale nikt jeszcze nie wrócił z dobrą nowiną. Wielkiej wiary wymaga, by zejść na poszukiwania. A możemy tutaj zostać? Na ten czas? Oczywiście. I to trochę wygląda, nie wiem, czy Sara obserwuje, czy nie. Znaczy to pytanie tak naprawdę nie było skierowane do kapłana. Znaczy nikogo innego tu nie ma. Myślisz, że to jest moment? Myślę, że może nie otrzymujesz żadnej odpowiedzi. W sensie to jest tak, że rzucam to pytanie w stronę kapłana, jak gdyby, ale właśnie nie jest pytanie skierowane do niego. Tak, ale myślę, że on mimo to jakby oczywiście, że możecie tu zostać. Proponowałbym odnalezienie siostry Griswold. Ona na pewno znajdzie wam jakieś miejsce. I jak ona wygląda? Czy można ją znaleźć? Powinna być albo w głównej kaplicy, albo obok głównej kaplicy znajduje się miejsce, które jest swojego rodzaju kliniką. Siostra Griswold ją prowadziła, zanim została matką przełożoną. Jak pójdziecie tym tunelem, wskazuje jeden z tych, jest tu chyba 8 albo 9 tuneli. Jak pójdziecie tym tunelem, to jakieś 30 minut drogi powinniście dotrzeć do kaplicy. Stamtąd też blisko do kliniki. Będzie ją widać. Dziękuję za wskazanie drogi. Dziękuję. Ej, przepraszam. Jeśli kiedyś będziesz chciał pomodlić się z nami, to wieczorem będziemy odprawiać rytuał. Jesteś wierzący, więc myślę, że siostra Griswold nie będzie miała nic przeciwko twojej obecności. Tak, czas pokaże. Musimy już iść, czas nas goni. Czas nas goni. Sola! Zaks! Chodźcie tu. Znalazłeś się czasu. Nie. Musimy iść w tamtą stronę i wskazuje ten tunel. Który ja tylko przepraszam, że muszę już odejść. Zostawiam swoje rzeczy i myślę, że na pewno oddalam się w stronę Zaka, bo sama tutaj nie chcę zostać, nie czułabym się pewnie. Zaks. Dowiedziałeś się czegoś?
Izaku? Wiem, gdzie można znaleźć matkę Griswolde. Ona może coś wiedzieć na temat... na temat Marrakesza. Może nam pozwoli tutaj zostać. Ale dlaczego mielibyśmy zostać? Przecież mówiłeś, że nam się spieszy. Dobrze wiesz, że serce potrafi być zmienne i... może niedługo się zmieni czas i znowu korytarze zarosną. Nie możemy tutaj czekać w nieskończoność. W tym momencie widzicie, jak podchodzę do jakiegoś filaru, wystającego z ziemi, czy jakiegoś większego innego głazu i walę z całej siły głową weń. Po czym się obracam i tak, przepraszam. Musimy iść. Izaku, dobrze się czujesz? Chyba ma trochę nie po kolei. Widzisz, jak Zaks odchodzi, wydobując chyba z jakiegoś robaka z ręki i wkładając go do pyska. Idziemy, musimy znaleźć złodzieja. Musimy znaleźć siostrę Griswold. Tak mówiłeś, a nie złodzieja. Tak, bo ona wszystko wie i wszystko widzi, więc pewnie widziała i Marrakesza. Jak tędy przechodził. Myślę, że powinniśmy coś sobie wyjaśnić. On nie jest żadnym złodziejem. Ale ukradł. Znaczy ukradł. Jak ukradł? To, że umarł i nie przyniósł, to znaczy, że ukradł? Tak. Trochę nie rozumiem twojego rozumowania. No, dobrze, to prowadź. Wiesz, gdzie można znaleźć tą siostrę? Tam, tym korytarzem. No to idę tupiąc za nim i słuchać te głośne kroki metalowych, obutych, uzbrojonych butów o, nie wiem, jakąś kamienną posadzkę, bo domyślam się, że to jakiś kamień jest. Pod tą płytą metalową chyba nic nie ma. Niesie się tam echo. Mówi tak, złączałem to. Wyruszacie w dalszą drogę tunelem, chociaż ciężko to nazwać dalszą drogą, bo to zaledwie kilkunasto, kilkudziesięciominutowy spacer po ubitej ziemi w ramach murów tego dziwacznego opactwa. Gdzieniegdzie na ścianach widzicie powklejane wręcz fragmenty świadczące o dawnej świetności tej budowli. Ktoś zbudował to miejsce na szczątkach tego, czym kiedyś było. To znaczy rozrosło się w porównaniu do tego, czym kiedyś było, ale mimo to, jeśli miała być tu ściana, to cegły z tej dawnej ściany zostały powtykane i pouzupełniane gliną albo jakimkolwiek innym rodzajem kamienia udało się je uzupełnić. Zaks, próbujesz wywąchać kuchnię, ale im bliżej jesteście celu, tym bardziej doskwiera ci zapach śmierci. Tym może nie doskwiera, to duże słowo, ale na pewno zaczynasz czuć woń psującego się mięsa, zgnilizny, ale też chorób, leków i różnych innych podobnych specyfików. Nie pamiętam, jak się ta fioletowa maść taka nazywa, która ma bardzo specyficzny zapach, ale jodyna? Jodyna to jest chyba żółta, to jest nadmanganian taki. No, ale taki... ale coś w tym rodzaju. Kiedyś się tym smarowało różne rzeczy. No, mniejsza o to. Zaks, po drodze mijasz rodzinę. Gnolam rodzinę siedzącą gdzieś w kącie budynku. To jest jeden z kolejnych namiotów. Myślisz, że to jest trochę pytanie do ciebie. Myślisz, że to wywołuje cokolwiek w Zaksie? Myślę, że nie. Myślę, że nie ma bodźca bezpośredniego, jakby to Zaks. On nie rozróżnia za bardzo. Jakby dla niego
oni wszyscy są inni, jakby to jest, o ile akurat nie zadziała echo, o ile gdzieś tam w głowie coś się nie dzieje, to oni, nawet trochę tak, że jakby stanąłby Izak, czy tam Sola obok nich, to jest jakby jedno, jakby tutaj inny niż on. Tutaj wpływ serca jest dosyć mocno ograniczony. Więc to echo tu nie zadziała. Fakt, zdajecie sobie nawet sprawę, że ściany tutaj nie są pokryte tą dziwną, mięsną formą. Raczej po prostu zwykłe kamienne ściany. Coś trzyma to miejsce w zawieszeniu. Prawdopodobnie jest jednym z niewielu stałych punktów w podmieście. Docieracie do kaplicy. Stoi przed nią sporych rozmiarów posąg. Drzwi są na oścież otwarte. Na schodach siedzi i lamentuje kilka postaci w czerwonych kapturach. Budynek jest strzelisty i wrasta w sufit. Nie widać jego sklepienia z zewnątrz. Szukamy matki Griswoldy. Jest tutaj? Tak. Słucham. Ty jesz... Griswolda. Ach, siostrę Griswoldę można znaleźć w środku. Mogę zjeść śmierć. Mogę zjeść jakie materie, czy mięso, czy coś żywego, ale chorych to łatwo. Idę w stronę wskazaną. Czy oni kogoś opłakują? Czy ktoś tu umarł? Czy widzimy, że to jakiś pogrzeb się odbywa? Ci ludzie płaczą na schodach. To są dosłownie schody prowadzące do jakby budynku kaplicy. Płaczą. Ciężko powiedzieć nad czym, bo nie ma tutaj niczego, nad czym mogliby płakać. Ale Zax, ty czujesz, że zbliżacie się do źródła tego zapachu, do zapachu śmierci. I stopień po stopniu zbliżacie się do wrót, które teraz są szeroko otwarte, ale w samym pomieszczeniu jest dosyć ciemno. Tak jakby ktoś celowo poprzygaszał niewielkie świece. Nie ma tu żadnych ław. Jest miejsce na końcu, które wygląda na ołtarz o wielgachnym, dosłownie olbrzymim księżycu zawieszonym, wbudowanym w sufit. Zajmuje taką jakby jedną trzecią pomieszczenia, ale od góry. Pod samym tym księżycem, na samym końcu stoi kobieta. A zaraz za nią coś w rodzaju, to się relikwiarz nazywa? Taki mniejszy, szary księżyc, nabudowany na duży, kamienny słup. Stoi przed nim i modli się. Co jeszcze ważne, jeśli wchodzicie do środka, słyszycie bardzo mocno, jak niesie się echo waszych kroków, ale na pewno dopiero tutaj, kiedy wchodzicie w cień i wasze oczy się przyzwyczajają, dostrzegacie, że w samym tym pomieszczeniu, ubranych w czerwone szaty, leży tu mnóstwo osób. Może jest ich 25, 30, 35, no około 30 postaci. Leży na gołej ziemi pustego pomieszczenia. Oni leżą jak chorzy, czy oni leżą jakby tacy w takich modlitewnych pozach? Leżą jak chorzy, ale nieruchomi chorzy. Aha, okej. Okay. Myślę, że ja chciałabym w miarę iść z tyłu, ale jednak blisko Zaxa, bo nie znamy jakby zasad tutaj tego miejsca i powiedział, że nie chciałby jeść chorych, ale nie wydaje mi się, że można mu ufać, a przynajmniej jego żołądkowi, więc chciałabym trzymać go tak za ramię, raczej za ramiona tak, żeby go ewentualnie panować i mu mówić do ucha. Na razie jeszcze nic nie jest, dopóki ktoś ci nie pozwoli. Nie wiemy... Umieć.
Nie wiemy, jakie to są zasady. Musimy wiedzieć, jak się zachować, więc mówię, siostro, szukamy Rakesha. Postać oddalona od was jeszcze o kilka metrów odwraca się i słyszycie coś w rodzaju kliknięć. Takich kiedy się odwraca i widzicie kobietę. Ciężko powiedzieć, czy to jest drołka, elfka. Jej skóra jest czarna, ale w taki dziwny, błyszczący sposób. Nie taki matowy jak Izaka. Nie szara, tylko wręcz czarna i połyskująca. Kształt twarzy jest elfi i humanoidalny, ale na policzkach ma dodatkowe oczy. Kolejne czarne, małe gałki na obu. Mimo to odwraca się do was z uśmiechem. No tak, my się chyba jeszcze nie znamy, podróżni. Miło mi was przywitać w świątyni Podksiężyca. Jestem siostra Griswold. Kiedyś byłam położną. Nawet towarzyszyłam przy porodach takich jak ty i spogląda na Izaka. Ale i ja w tym czasie takich jak wy. Przechodzić przez tą salę wśród tych ludzi leżących i przyglądam się każdemu, czy tutaj nie leży Marrakesh. Oni nie żyją. W sensie zdajesz sobie sprawę, że wszystkie te postacie. Nieważne, szukam go. Jak ktoś leży na brzuchu na przykład, to go przekładam. Wszyscy, żeby sprawdzić. Wszyscy leżą w tej samej pozie, twarzami w kierunku tego wielkiego księżyca. Tak go szukam. Okej, okay, rozglądasz się. Oni chorzy, czy umarli z jakiegoś innego powodu? Umarli z różnych powodów. Przyjmujemy tu wszystkich. I za każdym razem, jak mówi, to słyszycie takie kliknięcie, jakby przeskakiwała jej szczęka, ale to jest taki dźwięk jak chitynowego pancerza. Musimy bardzo szybko iść. Słyszycie, że Sola się w końcu wyrwała. Musimy iść i spieszy nam się bardzo, ale powiedziano nam, że wiesz, że możesz nam powiedzieć coś więcej o Marrakeszu. Gdybyś była tak miła nam powiedzieć, to już pójdziemy w swoją stronę. Tak, tak, tak. Oczywiście. Przed samym tym relikwiarzem jest kilka schodków. Ona siada, podciągając tą długą szatę tak, żeby się nie wygniotła. Siada na tych schodkach, wskazuje dłonią, byście usiedli przy niej. Nie jestem pewna, czy każdemu powinnam mówić o każdym. Wiecie, to miejsce dla wielu jest swojego rodzaju azylem, a wy przychodzicie nawet nie zdradzając mi swoich imion. Zax jestem. Miło cię poznać, Zax. Czy można jakimś się poczęstować? Wolałabym nie, ale jeśli jesteś głodny, zaraz coś na to zaradzimy. No to na te słowa Zax rzeczywiście usiądzie. Zaczepia jedną z tych osób, bo tutaj jest jeszcze gdzieś tam krzątająca się kobitka, która sprząta pewnie albo dogląda tych, przygląda, coś poprawia przy tych zmarłych, ubiera ich czy maluje. Czy mogłabyś, proszę, przynieść coś naszym gościom? Dziękuję. Widzicie, że kobieta odchodzi.
Sola przełyka. I przypominają jej się jakieś takie, nie wiem, może występy, które, albo jakieś takie przemówienia przed rodziną, które musiała zawsze wygłaszać w jakieś świąteczne dni. Więc ona sobie gdzieś tam wyskrybuje na końcach, gdzieś tak z takich pokładów swojego umysłu. Sola, zanim to zrobisz, to chyba chciałbym taką myśl w Soli zakorzenić, że wygląd tej kobiety to nie jest nic naturalnego. To jest efekt tego, że oni zostali tu zepchnięci przez elfiry. To jest kara, którą płacą totalnie bezsensownie przez to, że ktoś uznał, że jego wierzenie jest lepsze. To ból, który niosą od dziesiątek, a może i setek lat. Myślę, że Sola sobie zdaje z tego sprawę i zdaje sobie sprawę z tego, że ma cały czas w sobie te wyrzuty sumienia przed tymi ludźmi, którzy tam byli na dole, którzy byli, nie wiem, no przed tymi oślepionymi, przed tymi zmienionymi tak jak ona, przed tymi, którzy tutaj zmarli z jakiegoś powodu dla swojego Boga czy nie. Ale to jest taka rzecz wyższa. Po pierwsze, Sola się przede wszystkim się nie zgadza z tym. Oczywiście nie zgadza się z tym, co było na górze, ale to nie jest miejsce na polemikę. Natomiast Sola przede wszystkim chce znaleźć Marrakesza i żywego czy martwego, i to ją prowadzi, i to ją pędzi, i po prostu to uczucie powoduje, że ona zbiera się w siłę i zaczyna mówić jak... Myślę, że to może mieć zły zupełnie efekt, ale po prostu zaczyna mówić: droga pani, my nie przyszliśmy tutaj raczyć się herbatą, ani nie przyszliśmy przeszkadzać w jakichś waszych obrzędach. Przyszliśmy, zapytamy i odejdziemy tak szybko, jak tylko uzyskamy informacje. Szukamy Marrakesza, który jest dla mnie bardzo ważny i jest dla nas bardzo ważny. I jak tylko dowiemy się, gdzie jest i którędy poszedł, to opuścimy to wasze święte miejsce. Nie chcemy zrobić krzywdy wam, ani wam w żaden sposób ubliżać. Więc proszę nam tylko powiedzieć i zaraz już nas nie ma. Myślę, że niepotrzebnie się Sola unosi, ale widać, że jestem zdesperowana. Izak chyba tutaj modli się i troszeczkę widać, że bardzo przejmuje się tym miejscem jako takim to właśnie miejscem świętym, natomiast Zax chyba jest po prostu głodny. Chwilę później wraca kobieta przynosząc jedzenie. Jest trochę mięsa, trochę jakichś zasuszonych owoców, trochę dziwnego czegoś, czego nie poznaje żadne z was. Mięso też ma jakiś dziwny kolor i teksturę, ale wygląda na świeże. Po prostu ciężko określić, z czego zostało wydobyte i co hoduje się w tym miejscu. Izak, ty krążysz dalej pomiędzy tymi trupami. Chwilkę ci to zajmie, więc jeszcze wrócę do ciebie, ale dajmy Soli momencik. Ha. Uśmiecha się kobieta z takim dźwiękiem pęknięcia. Uśmiecha się takim życzliwym uśmiechem, mimo jej w pewien sposób szkaradnej postaci. Rozumiem. Czyli był kimś, albo jest kimś dla ciebie ważnym, bo nie ma co przekreślać, nim nie poznało się czyjegoś losu. Tak. To ważne. A mogę mieć wpierw prośbę do ciebie, moje dziecko? Taką w zamian. Uznaj to za uczciwą wymianę. Dokładnie to samo sobie pomyślała Sola o uczciwej wymianie, bo już jej po prostu zgrzyta zębami. Spieszy jej się. Chyba zaczyna jej się spieszyć tak jak Izakowi wcześniej, bo czuje, że jest gdzieś blisko. Mhm.
Skiwarko głową. Opowiedz mi o Marrakeszu. Chciałabym wiedzieć, czy to ta sama osoba, którą poznałam. Marrakesz to... I myślę, że tutaj, mimo to, że Sola nie chce, żeby z niej te rzeczy wypłynęły, to jednak one jakoś tak wypływają potokiem, no bo to jest uczucie, które gdzieś tam cały czas i te ostatnie czasy, ostatnie te wydarzenia wszystkie, i ona czuje chyba, że jest blisko. I, a może ta postać tej kobiety, przez to jak ona mówi, otwiera coś tam gdzieś w niej, jak w skrzynce, no i wypływa z niej potok takich słów, że Marrakesz to wewnętrzny spokój, Marrakesz to zapach fajki i wschodniego mieszanego tytoniu, nieco zmieszanego z wilgocią, Marrakesz to uniesiony kącik ust, w który wkładał fajkę, kiedy ją zapalał. Marrakesz to ciche kroki. No i wymienia kilka takich charakterystycznych, które jej się bardzo kojarzą z postacią tego droła. Nie mówi, że był drołem, nie mówi, że był... raczej mówi właśnie o takich cechach, które można poznać dopiero później, kiedy nie wiem, zobaczysz tą postać i poznasz ją troszeczkę lepiej. Ja bym... Wiem, że teoretycznie nie jest to coś ryzykownego, czy coś, na co się rzuca, ale ja bym chciał tu rzut. Chciałbym zobaczyć, czy Sola się rozchwieje. Czy jej, bardzo proszę. Czy jej umysł to... I zastanawiam się między... Tak naprawdę ja... Ty ją przekonasz, bo mi się to podoba, to jest jedna rzecz, a druga, ona nie ma tu złej intencji w tym, żeby ci nie opowiedzieć o niczym, tym bardziej, więc może bardziej potraktowałbym to jako endur. O, okej, okay, spoko, dobra, żebyś... nie mam tego, ale ciekawe. Mhm. I domeną tego miejsca jest Haven i Religion. To nie mam nic, mam jedną kostkę. Myślę, że mimo wszystko masz obok siebie Zaksa, który może cię wspierać. Jakby samą obecnością tego, że masz tego gnola, który jest obok ciebie, on nie słucha. On po prostu jest, widzisz go gdzieś tam kątem oka, który on tlamie trochę tego mięsa. Właśnie jakby... chciałem powiedzieć, może on jest takim przywołaniem do rzeczywistości. Tak, tym, tak sprowadza jak... mnie do rzeczywistości, bo tam ciamka, może beka, ja się tutaj unoszę, on tam wydubuje sobie z zębów. Ale zwróć, że jestem w trakcie posiłku, więc to dam ci tylko endur. Jeszcze nie mam domeny tutaj. No możesz dać tylko jedno, pomagając. A, i tak mogę tylko jedno dać. Okej, no to tak, to endura idę. Czyli masz dwie kosteczki. Super i zaks. Musicie Uch, mi... i proszę, i sukces, także dzięki zaks nie bierzesz żadnego. Tak, żadny z was nie bierze. Zebrałaś w sobie to coś, tą odwagę, tą siłę, żeby wylać te emocje do tej dziwnej, obcej kobiety, żeby odpowiedzieć na jej pytanie. Izak, tobie już się kończą powoli zwłoki do przejrzenia. Wchodzisz 3 stopnie do góry, mijając Solę, dziwną pajęczą kobietę i Zaksa. Zerkasz w kierunku 2 ostatnich ciał przy relikwiarzu? Nie. Chyba nie. Widziałeś tego mężczyznę kiedyś. Żaden z nich. Chociaż niektóre zwłoki były dosyć mocno zmasakrowane. No to raczej nie. Ten jeden to był człowiek, ale... Zwraca twoją uwagę coś innego. Znajdujesz się przy relikwiarzu,
przy... Oj, przepraszam. Przy tym słupku, na końcu którego jest taka... ta mniejsza księżycowa kula. I wewnątrz takiego okratowanego jakby, trochę jak takie małe więzienie, pudełka, znajduje się czerwona kula przypominająca oko. Podobnej wielkości do tej, którą posiadła Sola z plecaka mężczyzny, zwanego Czałem. Wygląda na coś, co ma dużą wartość. Dla ciebie tak. I masz może taką w głowie myśl, że cokolwiek jest tym, co ma Sola, i może nawet w tym odbiciu te słowa o patrzeniu, o wzroku, może one odnoszą się do tych oczu. Może to jest droga, kierunek, wskazówka. Ten przedmiot, którego brakuje twojemu mistrzowi w kolekcji. Cokolwiek to jest, jest samo w sobie kolekcją w kolekcji. Krążę wokół tego, krążę. Nie widzisz zamka, ale jest taki zamknięte. Alkoholik wokół monopolowego i tak nie wejdę. Wejdę. No, nie, mam silną wolę, ale jednak nie. Nie ma zamka? Nie ma zamka, ale wydaje się zamknięty. Czy jest tak, żeby dał radę między kratami włożyć rękę? Nie. Nie przełożysz nawet tego przedmiotu. A co dopiero... Znaczy, w sumie przedmiot jest grubszy niż ręka. Może byś wsunął rękę, ale... w nadgarstku się zatrzyma, szturchniesz kulkę, ale potem jej nie wyciągniesz przez te kratki. Dobrze. Dobrze. Dam ci tu czas, żeby się zastanowić, czy pomyśleć, a wrócę do Soli. Ach. To bardzo ciepłe wspomnienie. Ach. Chciałabym, żeby ktoś tak i mnie kiedyś wspomniał. Był tu. Wydawał się... chory to źle ujęte, ale coś go nękało bardzo mocno. Spędził w mojej klinice prawie tydzień. Czas był tak jak ten. To był czas łaski. Nigdy nie okazało się. Może moja odpowiedź nie będzie dla ciebie wystarczająca, ale miałam wrażenie, że nigdy nie opuścił tego miejsca. To znaczy, pewnego dnia odszedł i zostawił tylko dar. Klucz. Wsparcie dla nas. I wskazuje na ten relikwiarz za sobą, przy którym kręci się Izak. Zostawił mały czerwony księżyc. Wydaje mi się, że zszedł w dół podczas Dnia Łaski, chociaż nie mam pewności. Wiesz pani, dlaczego on tutaj to zostawił? O, mamy takie drugie. Szczerze powiedziawszy... Ja kopię zasa. Ale już za późno. Szczerze powiedziawszy, założyłam, że jest to forma zapłaty za opiekę. I tak przyjęłam. Stało się naszą relikwią. Stało się naszym cudem. To, że otworzyły się wielkie wrota poprzednio, to na pewno zasługa tego przedmiotu. Dotychczas nam się to nie udało. Jakie wrota?
Mówisz o tej metalowej płycie na środku? Tak. Podobno jest to droga do samego podksiężyca. Zmarli schodzą tam i zejdą tam dzisiaj. Zejdą tam też żywi, planujący odnaleźć drogę. A czy ten Rakesh też tam zlazł, czy poszedł w inną drogę? Tak mi się wydaje. Nie chciałabym was okłamać i nie mogę powiedzieć jednoznacznie, ale nigdy nie wyszedł przez główne drzwi klasztoru. Będziesz to jadła? Pytasz jej? Nie, pytam Soli. Nie, myślę, że Sola mimo wszystko jest trochę głodna, więc nie wiem, może zjadła jakiś dziwny owoc albo jakiegoś grzyba, ale... ale chyba podchodzi tylko tak trochę może niepewnie, a może żołądek jest nadal ściśnięty przez te wszystkie odpowiedzi i pytania. Proszę... Nie chcę tutaj unosić się zbytnią śmiałością, ale... Czy mogłabym odzyskać ten przedmiot? Jeśli to jest coś, co on zostawił, to jest mi to również bardzo bliskie. Poza tym... Mamy... Tak jak Zaks powiedział, mamy bardzo podobny przedmiot i wierzę, że tam, gdzie idziemy, mogą przydać nam się dwa. Tak usłyszałam od Zaksa. W sensie usłyszałam, co mówił. Ale... Ten przedmiot stał się ważną częścią i podporą naszego kultu. To duża prośba i obawiam się, że mimo moich dobrych chęci nie jestem w stanie jej spełnić. Zawiodłabym zbyt wiele osób, które przyszły tu, by zobaczyć, co się wydarzy. To nasza nadzieja. Na to, że odnajdziemy to, czego szukamy. Ale czy jeżeli... Ale czy jeżeli wszyscy idziecie tam na dół, to po co to tu zostawiać? To nie jest tak, że wszyscy schodzimy na dół, drogi Zaksie. Tu zawsze ktoś pozostanie. Zawsze tu pozostajemy. Mało jest tych, którzy mają odwagę, by zejść w dół. Ale to, żeby znaleźć drogę, trzeba iść, a nie zostać. Owszem, ale na drodze trzeba spotkać drogowskazy. I to miejsce jest drogowskazem dla tych, którzy szukają. W tym momencie widzicie, jak wokół głowy zaczynają lewitować takie płomienie. Wokół głowy tej kobiety. A za jej pleców stoję ja, Izak, który zaczyna inkantować słowa zaklęcia. Oddaj mi to, co jest dla ciebie najważniejsze. Miałeś wymyśleć coś, a nie robić to, co ci nie wychodzi. Cicho, jak to się nie uda, mam też plan B. Ja też, ja mam takiego... My ją zagatujemy, a Izak ja mam takiego bita. Zabić kogoś, to stoi ci na drodze. A Izak tymczasem niszczy, kurde, heaveny. Miałeś takiego bita? Nie wziął go. Finalnie go nie wziął. A, nie. I rzucam zaklęcie. No to rzucaj. Ciwości Czerwonego Króla. Zobaczymy, czy się uda. Discern plus Occult.
Powiedz mi tylko, jakie jest skala trudności. No właśnie, zastanawiam się, czy to jest coś, co mogę ci utrudnić, bo ja bym chciał to utrudnić. Uważam, że to możesz, że możesz to... zrobić to na przykład impossible nawet i wtedy tylko... Uważam, że jest to risky z wielu względów. Jednym z głównych jest obecność innych ludzi w tym miejscu. Wszyscy nie żyją. No nie wszyscy. Jest tu parę kręcących się osób wciąż. To jest jedna rzecz. Tak, uważam, że to jest risky. Dobrze, niech tak będzie. Poza tym ona jest wybranką swojego kościoła, kapłanką. No. A ja chcę shiny, jest ładne i dużo cenne. Niech się uda, niech się uda. Trzymajcie kciuki wszyscy. Ja nie mam jak pomóc, więc... Jest, już widzę, jest sukces z kosztem. Jest sukces z kosztem. Powiedz mi najpierw... Kobieta się obraca nagle w moją stronę, jakby zahipnotyzowana. Jest w transie i ja... zaczynam odczyniać taki... nazwijmy to chwilowy szamański taniec. Mówiłem, że jest pomylony. Ale i zaczynam tak, zaczynam czuć pieniądz, wszystko co ma wartość, zaczyna pachnieć bardzo pięknie dla mnie. Wyczułam też, co ona najbardziej pragnie, w sensie materialnego takiego. W tym momencie. I ponadto chcę też sprawić, żeby oddała mi ten przedmiot, to oko. Okej. Okay. Raz na sesję mogę żądać, żeby oddał mi ktoś mój przedmiot, ten swój przedmiot. Okej. Okay. Rzuć sobie najpierw na stres. Chcę zobaczyć, czy będziesz miał... To jest D4. I będzie w mind. Pysznie. 4. Kusi przyjąć, ale kusi też oddać to komuś innemu. Możesz oddawać. Jeszcze ci się może i przyda. Nie, ale 4 mi się może przydać. Wezmę, przyjmę to na siebie. Okej, okay, rzuć sobie falaucik. Uff, nie ma. Nie ma. Jest. Jest falaucik? Jest, minor. Jest. Ale czekaj. Czemu mi nie zaznaczyło, że mam 17 stresu? A pewnie ci zliczyło z sumarycznego stresu, a nie z... Nie wiem, bo rzuciłem 6 na kosteczce, a mam 4 stresu w umyśle, więc nie powinno wejść. Nie, nie powinno wejść. A właśnie, więc... Dlaczego się... Właśnie dziwne, 17 stresu jest faktycznie... Wydaje mi się, że sumarycznie pod cały twój stres... Bo tyle mam sumarycznie. Co? Bo tyle sumarycznie mam. Tak? Kurde, serio? Wow. Sumarycznie tak. W takim razie nie ma stresa, nie ma fallouta. Dobrze, dobrze, tak się trochę dzieje się nie tak pod sufitem. Tak. Ale tak. Trochę... Mówię, daj mi to. Już. To jest tak, że ona ma ci oddać to, co ty chcesz od niej, czy ma ci oddać to, co jest jej najcenniejsze? Nie, ja mówię, co ja chcę. A oprócz tego on poznaje to, co dla niej jest bardzo cenne. Once per session you can demand that a target holding any item... No tak, jeżeli jest w posiadaniu jakiegoś przedmiotu, ja go chcę, to must obey, no musi. Okej. I co jeszcze się chciałeś od niej dowiedzieć? W tym momencie czego najbardziej pragnie w kwestii materialnej. W kwestii materialnej? W kwestii materialnej. Taki rządzy pieniądze. Gdzie to jest napisane target, you can see once... No pragnie, czego najbardziej pragnie. W sumie nie jest napisane, czy materialnie, czy nie. Ale w tym momencie. Jeśli byłoby coś, czego najbardziej pragnie i nie jest to materialne, w sensie nie musi, jeśli nie musi być to materialne, to ona powiedziała już o tym trochę w rozmowie z Solą, że... Chciałaby zostać kiedyś przez kogoś tak zapamiętana, jak Sola pamięta Marrakesza. Ja mogę jej oddać moje serce i wyciągam serce z torby. Tak. Dość na wygłupy. Ale kobieta... Daj mi tamto.
kobieta wstaje, unosi się z takimi kliknięciami. Prostują się jej nogi, po czym stukając niczym obcasami po posadce, zbliża się do tego relikwiarza. Chwyta i wciska tą kulę przypominającą globus w odpowiednich miejscach i odkręca ją, odsłaniając okrągły przedmiot pod spodem. Wyciąga go i podaje Izakowi. Jak długo trwa to zaklęcie? Czy to jest w ramach sceny? Chyba tak, nie jest napisane. To jest napisane raz. Tutaj rzeczy w ramach sceny trwają. Chyba w ramach sceny, nie jest napisane, do kiedy to trwa. Napisane jest, jakbym coś jej podarował, co zwiększa wartość. To jest napisane, że na tak koniec było, tej sytuacji, czyli sceny, to się zmienia, wybucha. Tak jak tamte. Tutaj nie jest napisane. Gdyby ona jest dalej jak gdyby trochę pod moim wpływem. Tak jakby po prostu nie zdawała sobie sprawy, dlaczego ci to dała. W sensie nie ma poczucia, że ktoś ją oszukał, tylko ma takie, dałam mu to, ale... Kurczę, to by dlaczego? Było to by było trochę... Znaczy, ciężko mi powiedzieć, mistrzu gry. Nie wiem, nie jest określone. Ja bym zostawiam to w twoim... Ja bym chciał, odczuciu? Żeby wyniknął z tego z czasem jakiś chaos. Więc... Tak, myślę, że to właśnie tak pod koniec sceny to się jakby kończy. I... Tak to odczuwam, że sens. Skoro przedmioty przestają być tym wartościowym, to myślę, że ona też wpadnie na to, że oddała coś, co jest dla niej niesamowicie cenne. A nawet jeśli nie ona, to ktoś z jej otoczenia zapyta, co się z tym stało i myślę, że jakoś do tego dojdzie i wróci. Ale na razie jesteśmy w sytuacji, w której ona wręcza ci kulę trochę nieświadomie, patrząc w twoim kierunku. Co robicie? Ja wyjadam miskę Izaka. A mnie się wydaje, ja widzę tą całą sytuację, czy widać było, co tam się odsłoniło, czy to po prostu był jakiś taki uchwyt? Czy to się odsłoniło tam coś ważnego po podniesieniu tej kuli? Nie, to jakby kula była pokrywą od tego malutkiego więzienia, w którym... Okay, rozumiem. Tego pudełeczka, w którym znajdowała się kula. Zaks. Jak też słysząc rozmowę wcześniejszą, staram się zajrzeć przez to oko, patrzeć na te, co ma się otworzyć. Szukam tego przejścia. Nie widzisz tu niczego. Ja widząc, że ona chyba jest w jakimś takim dziwnym może stanie, oddała to dobrowolnie, to my już pójdziemy. Dziękujemy za gościnę. I tak wyciągam Zaksa, który wylizuje jeszcze tą miskę. Pójdziemy już, Zaks. Nie ma za co. Miłego dnia. Kopię jeszcze twoją miskę i idę z nią. I uśmiecha się do was takim... Na pewno cię zapamiętamy, pani. Bardzo szerokim uśmiechem. Może nawet kąciki jej ust stykają się z tymi mniejszymi oczami poniżej. I kiedy te jakby główne oczy odprowadzają was w kierunku wyjścia z pewną radością, to te mniejsze, nadal humanoidalne oczy zwracają się do was z taką gorejącą nienawiścią. Ja myślę, że jak tylko przechodzimy przez drzwi, to ja ciągnę Zaka, żeby... Zaksa właściwie, żeby... Chyba wiejemy. No to tak, zdolizuję miskę, zrzucają gdzieś tam na bok i jakby... No, ruszam prędzej. Wychodzicie za drzwi. Izak, opuszczasz w pewien sposób zasięg swojego zaklęcia. I słyszycie wrzask niosący się echem z otwartej sali za wami. Stoicie pod schodami już na zewnątrz tej sali z trupami i słyszycie okrzyk kobiety. Łapać ich! To nie jest ten sam głos, który słyszeliście
chwilę temu. Brać ich! Nie mogą uciec! Zamknąć wszystkie wrota! I echo dudniące w relikwiarzu w tej kaplicy. I na tym zakończymy dzisiejszą przygodę. Dziękuję wam za grę. Puszczę teraz, intro i widzimy się na pogaduchach po sesji. Adios.